proszę Państwa, nazywam się Andrzej Muter, kieruję w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziałem LIFE, który jest równocześnie Krajowym Punktem Kontaktowym LIFE. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na drugim w bieżącym roku webinarium zorganizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE. Witam uczestników tego webinarium, potencjalnych wnioskodawców LIFE, ale także naszych gości z zagranicy, Vincente, Samuel i Jorge. Witam serdecznie. Miło mi także powitać naszych tłumaczy, panią Marię i Agnieszkę. Kłaniam się nisko i dziękuję za posługę pań. Proszę Państwa, jest nam niezmiernie przykro, że data naszego wydarzenia zbiegła się z drugim dniem wojny na Ukrainie. My w tym momencie się spotykamy, będziemy rozmawiać o projektach, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską w 2022 roku, natomiast kilkaset kilometrów od nas toczy się regularna wojna, na ulicach są czołgi, wybuchają bomby, giną ludzie, setki osób, tysiące osób, tak właściwie a miliony jest tym dotknięta pośrednio, ale tysiące przemieszcza się w bezpieczne miejsce, tak więc no, sytuacja jest bardzo trudna. No i niestety ta sprawa będzie się kładła cieniem na wszystkie wydarzenia, które będziemy w tym roku dla Państwa organizować. Ja proponuję, żeby tak symbolicznie, jako akt solidarności z narodem ukraińskim, który jest na Ukrainie, a także już sporą społecznością Ukraińców, którzy mieszkają w tej chwili w Polsce, żeby taką minutę symboliczną ciszy przeżyć. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się z Państwem, którzy są zainteresowani ochroną środowiska, tym obszarem LIFE dotyczących kwestii środowiskowych w obecnej perspektywie finansowej. Ten obszar nazywa się gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia. Cieszę się, że jesteśmy tutaj w takim gronie spraw ludzi, którym bliskie sercu są kwestie jakości naszego środowiska. Zadeklaruję, że nam również bardzo zależy na poprawie jakości środowiska i gotowi jesteśmy bardzo wiele Państwu pomagać, żebyście ze środków Komisji Europejskiej pozyskali środki na poprawę jakości środowiska w naszym kraju, a także, co za tym idzie, poprawę jakości życia naszego społeczeństwa, co było inspiracją do naszego spotkania. Proszę Państwa, pod koniec ubiegłego roku zastanawialiśmy się tutaj w gronie kolegów z Wydziału, co możemy więcej dla Państwa zrobić, żeby zainspirować i wspomóc Państwa w aplikowaniu do programu LIFE. Te nasze przemyślenia zbiegły się w czasie z zorganizowanymi przez Komisję Europejską LIFE Welcome Meeting, czyli takimi spotkaniami powitalnymi dla przedstawicieli projektów, które uzyskały dofinansowanie w naborze 2020 roku. I przyznam, że te wydarzenia były dla nas impulsem, by zrobić dla Państwa to, czego jeszcze nie robiliśmy. Zdecydowaliśmy się przetłumaczyć i udostępnić na naszej stronie internetowej opisy projektów LIFE z naboru 2020 roku. Tych opisów jest 130 i te opisy udostępniliśmy 31 stycznia tego roku. Postanowiliśmy zorganizować też serię wydarzeń z tego zakresu, żeby
no, wypromować te informacje, które są dostępne i żeby one stanowiły inspirację dla Państwa. Ale mamy jeszcze jeden pomysł, którego jeszcze dotychczas nam się nie udało zrealizować, ale pracujemy nad tym, żebyście Państwo rezultaty tego pomysłu otrzymali w okolicach naboru Komisji Europejskiej. Chcielibyśmy przygotować takie wzorcowe wnioski live, takie szablony live, które by usystematyzowały pewne informacje, które powinniście Państwo w tych wnioskach zawierać. Proszę Państwa, to jest drugi dzień z serii trzech dni tematycznych, które dla Państwa przygotowaliśmy. Wczoraj spotkaliśmy się z beneficjentami, z podmiotami zainteresowanymi ochroną przyrody. Kolejne spotkanie 11 marca będzie dotyczyło kwestii klimatycznych. Bardzo się cieszę, że na to dzisiejsze spotkanie udało nam się zaprosić przedstawicieli trzech zagranicznych projektów LIFE wybranych do dofinansowania w 2020 roku. Dwa projekty to są projekty hiszpańskie. Mamy też projekt włoski. Dodatkowo pani Joanna Mazurek, która tak właściwie u nas koordynowała przygotowanie całej tej serii webinarium, za co jestem jej bardzo wdzięczny, przejrzała opisy projektów zagranicznych i przedstawi Państwu także kilka z nich. Co jest celem naszego spotkania? No, inspiracja, ale też chcielibyśmy się zastanowić, z jakiego powodu według prezentujących, czy też według nas, te projekty, które Państwu będziemy przedstawiać, znalazły uznanie w oczach oceniających wnioski z ramienia Komisji Europejskiej. Czyli co jest źródłem sukcesu naszych tutaj wnioskodawców, tu już beneficjentów LIFE w pozyskiwaniu środków z tego instrumentu. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań na kanale Questions and Answers. I w przypadku gości obcojęzycznych napisane na czacie pytania będziemy zadawać po każdej prezentacji. No i jeszcze taka informacja wyprzedzająca, że nagranie z naszego wydarzenia zostanie udostępnione na kanale YouTube, a prezentacje będą dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu w zakładce dotyczącej LIFE-u. Tak więc tyle, proszę Państwa, wstępu. Teraz pokażę Państwu albo przypomnę Państwu, w jaki sposób czasowo to będzie wyglądać. Już za chwilę przedstawię Państwu takie podsumowanie europejskie wyników naboru 2020 roku. Potem będziemy mieli serię prezentacji zagranicznych gości. Zaczniemy od Jorge, potem będzie Vincenta i Samuel na końcu. O godzinie 12, około tej godziny, przewidzieliśmy 15-minutową przerwę, a potem już pozostaniemy w gronie prelegentów ze strony Narodowego Funduszu. Joanna Mazurek zaprezentuje wybrane projekty środowiskowe, natomiast też koleżanka z zespołu przedstawi Państwu aktualne informacje, trochę informacji z naboru 2021 roku oraz czego można się spodziewać w tegorocznym naborze LIFE. Zakończenie spotkania przewidujemy około godziny 13:10. Proszę Państwa, wyniki naboru 2020 roku, tak nazwałem tę prezentację. Na początku przedstawię Państwu statystykę tego naboru. Podczas tej prezentacji skorzystam z prezentacji wygłoszonej w ubiegłym roku przez dwóch dyrektorów z Agencji Komisji Europejskiej SINEA, Fabio Leone i Bernarda Deckera.
No i pierwsza informacja, którą chciałem Państwu przekazać. No, należy pamiętać, że w naborze 2020 roku w obszarze środowiska wnioskodawcy składali wnioski w dwóch etapach. Pierwszy etap to były concept notes, czyli fiszki projektowe, drugi etap pełne wnioski. Tak więc jeżeli chodzi o concept notes, ten pierwszy etap, z obszaru środowiska wpłynęło 845 propozycji projektów, fiszek projektowych. No i to, co z tego slajdu no bardzo mocno bije w oczy, jest to, że tych wniosków środowiskowych jest najwięcej, jeżeli chodzi o zainteresowanie, czyli aż 845, blisko dwukrotnie więcej niż wniosków przyrodniczych. Natomiast te informacje w nawiasach to pokazuje wzrost liczby wniosków z roku do roku, czyli można wywnioskować, że blisko 1/3 tych wniosków środowiskowych było więcej w porównaniu z rokiem 2019. Wniosków, ten etap mówimy o fiszkach projektowych. No jak to wyglądało historycznie w całej perspektywie finansowej? Widzicie Państwo, od 2014 roku liczba wniosków spadała. I to jest pełna, to jest ważna informacja, że w tym wieloletnim programie prac czteroletnim składano pełne wnioski. Stąd Komisja Europejska, widząc tę tendencję, stwierdziła, że w następnym wieloletnim programie prac będzie dwuetapowa procedura. Ona ma swoje plusy i minusy. Plusami jest to, że no, na etapie składania fiszek no, to taka wymagana pracochłonność jest dużo mniejsza. No i po takiej wstępnej selekcji to prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania jest dużo większe. Natomiast no, minusem, że ta procedura dłużej trwa. I właśnie ze względu na tą długotrwałość procedury, to Komisja Europejska w pierwszych dwóch naborach obecnej perspektywy finansowej 2020 i 2021 i 2022, to Komisja zdecydowała się odejść od składania fiszek w przypadku projektów standardowych i jest konieczność składania pełnych wniosków. Ale widać, że tutaj to działanie komisji było słuszne. Dużo fiszek, dużo więcej fiszek wpłynęło. Potem było widać także wzrost zainteresowania projektami live. Jak to wygląda w porównaniu na poszczególne kraje? I myślę, że nie przez przypadek mamy tutaj gości, którzy nam odpowiedzieli na nasze zaproszenie z Hiszpanii i Włoch. Proszę zobaczyć. No, Hiszpania i Włochy od wielu lat są krajami, które no, mają największe sukcesy, jeżeli chodzi o korzystanie ze środków live. Jak widzicie Państwo, nie wynika to tylko z tego, że no, te wnioski są dużo, dużo wyższej jakości, natomiast w dużej mierze też to wynika z tego, że jest ogromne, ogromne zainteresowanie z programem LIFE zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii. Wydaje się, że w tym naborze 2020 roku to zainteresowanie we Włoszech było dużo wyższe. No i co tutaj jest ważne, te dwie kolumny dla danego kraju należy zsumować, żeby poznać pełną liczbę wniosków, ponieważ te niebieskie kolumny pokazują wnioski, które nie zostały zakwalifikowane, a pomarańczowe te, które zostały zaproszone do składania pełnych, czyli pełnych wniosków. I też trzeba spojrzeć, tak, że one zostały tak ułożone w kolejności od największej liczby fiszek zaakceptowanych. Proszę zobaczyć, Hiszpania najwięcej miała zaakceptowanych, 76, pomimo tego, że miała sporo mniej fiszek projektowych złożonych.
Proszę zobaczyć, Polska nieźle wychodzi na w tej statystyce, bo jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę złożonych wniosków, fiszek projektowych. Natomiast słabo wyglądamy, jeżeli chodzi o liczbę zaproszonych wnioskodawców do złożenia pełnego wniosku. Tutaj nie udało nam się przekonać oceniających, że te projekty są interesujące i warte złożenia w całości. To jest jeden z głównych naszych problemów. Wydaje się, że nie mamy aż tak wielkich problemów z zainteresowaniem LIFE-em, natomiast mamy jakiś problem z przekazaniem, ze sprzedaniem tego, co chcemy robić. I w tym zakresie chcemy Państwa też w szczególności wspierać w tegorocznym naborze. Robiliśmy to już, próbowaliśmy robić w ubiegłorocznym. Mamy nadzieję, że efekty już wkrótce poznamy naszych działań z ubiegłego roku. I teraz dalej. Spośród tych 1500 wniosków, które zostały złożone, 290 zostały poproszone, ci wnioskodawcy zostali poproszeni o przygotowanie pełnego wniosku. I też taka pewna niespodzianka, najwięcej wniosków z obszaru środowiska wpłynęło, ale co nie przełożyło się, że na liczbę wniosków, które zostały wybrane i poproszone o przygotowanie pełnych wniosków. Tutaj ten success rate wynosi 15%, czyli 15% wnioskodawców zostało zaproszonych do składania pełnego wniosku. Dla tych z Państwa, którzy mają już jakąś wiedzę dotyczącą LIFE, no to możecie się Państwo domyślać, z czego to wynika. Przyroda i różnorodność biologiczna historycznie jest przez program LIFE wyróżniana. I ponieważ LIFE został skonstruowany jako program, który miał wspierać tworzenie sieci Natura 2000, stąd i dużo większy budżet jest do teraz na projekty przyrodnicze. Tutaj w przypadku tych projektów, no, jak widzicie Państwo, co trzecia fiszka została pozytywnie oceniona i wnioskodawca został poproszony o przygotowanie pełnego wniosku. Tutaj mamy statystykę, mieliśmy statystykę zaproszonych, a tutaj statystykę wniosków, które zostały złożone. Jedynie w obszarze zarządzania i informacji. Wszyscy wnioskodawcy zaproszeni złożyli pełne wnioski. Jeżeli chodzi o pozostałe dwa podprogramy, dwa obszary, no to około 90% zdecydowało się na złożenie pełnych wniosków. No i wyniki, jakie były wyniki tego naboru? 45 wniosków zostało zaakceptowanych, plus 3 zostało umieszczonych na liście rezerwowej. To wskazuje, że około 40% z tych, którzy złożyli wnioski, uzyskało dofinansowanie. No i to jest właśnie jeden z plusów tej dwuetapowej procedury, ponieważ no, gdy się już jest zaproszonym do złożenia pełnego wniosku, to prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania bardzo wzrasta. To motywuje wnioskodawców do przygotowania dobrych aplikacji. No i jeszcze takie podsumowanie, które jest, wydaje mi się, bardzo istotne dla Państwa. Z tym, że należy wiedzieć, że to podsumowanie dotyczy wszystkich obszarów tego podprogramu środowiska, czyli nie wiemy tak właściwie, jak to dokładnie się rozkłada w poszczególnych obszarach poza budżetami. Natomiast przeciętnie 6 partnerów realizuje projekt. No, to jest dosyć spora liczba i pokazuje, że ta współpraca
nie tylko powiedzmy w ramach kraju, ale międzynarodowa jest ceniona. W zakresie podziału publiczne organizacje czy prywatne, to jest blisko taki sam wskaźnik, połowa. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 16% beneficjentów, stanowiły 16% beneficjentów tego naboru. No i co jest też istotne, te budżety przedsięwzięć live środowiskowych no, są znacząco niskie, niższe niż projektów przyrodniczych. Średnie dofinansowanie komisji 1,7 miliona, co daje budżet około 3,4 miliona euro. No to wiąże się z tym, że no, te projekty środowiskowe mają za zadanie przetestować pewne rozwiązanie, no i nie są tak kosztotwórcze. Przyrodnicze projekty mają za zadanie całkowicie w danym obszarze rozwiązać problem środowiskowy, poprawić jakość środowiska przyrodniczego. Stąd te budżety są większe, także też przez to, że beneficjenci coraz bardziej starają się, żeby to oddziaływanie, czyli zakres przedsięwzięć był coraz większy. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi na podział pomiędzy krajami? Proszę zobaczyć, tak jak się mogliśmy domyślać, Hiszpania i Włochy przewodzą. My w obszarze środowiska otrzymaliśmy dwa projekty, czyli na sukces Hiszpanii, gdyby założyć, że utrzymamy tak niski wskaźnik, no to będziemy musieli pracować przez 15 lat, czego sobie nie życzymy i chcemy bardzo silnie, bardzo mocno pracować, żebyśmy coraz więcej dobrych projektów składali i żeby ten potencjał, który drzemie w Polsce, wykorzystać. Proszę zobaczyć, bardzo wysoko Francja, 15 projektów, Wielka Brytania. Pamiętam takie czasy, że mieliśmy no, sporo więcej projektów w niektórych naborach niż te dwa kraje. Więc mam nadzieję, że zbliżymy się, jeżeli chodzi o tę statystykę w przyszłości, do Hiszpanii i Włoch, bo o osiągnięciu tych poziomów rocznych to chyba nie mogę marzyć nawet. No i odpowiedź na pytanie, bo pewnie Państwo się zastanawiają, co to były za projekty. No i tutaj też nie mam dla Państwa dobrej wiadomości, jeżeli chodzi o obszar środowiska, bo akurat w tym naborze dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie, to są projekty z obszaru przyrody i różnorodności biologicznej. Spośród tych siedmiu, które zostały zaproszone, pięć było przyrodniczych, dwa środowiskowe i niestety te dwa środowiskowe nie uzyskały dofinansowania. No ale proszę Państwa, spodziewam się, że i w przypadku Hiszpanii i Włoch, no to większość, tak właściwie tak jest, tak, jeżeli spojrzymy na tę statystykę, więcej wniosków środowiskowych jest akceptowanych przez komisję, jeżeli chodzi o liczbę, niż przyrodniczych. Tak więc no, warto próbować i warto się starać, żeby te środki pozyskać, a my mamy przekonanie, że wiemy w jaki sposób to zrobić, tylko z drugiej strony mamy takie przekonanie, że nie do końca jesteśmy słuchani i to przekonanie nawet jest poparte ankietami, które robimy. Zrobiliśmy ostatnią ankietę po zakończeniu naboru. No i wyszło z niej, że no, tak właściwie no, za późno Państwo zaczynają przygotowywać projekt, nie ma czasu na konsultowanie z nami i całej treści przedsięwzięcia i także już końcowej wersji wniosku. No i króciutko, jeżeli chodzi o to, co dla Państwa zrobiliśmy, umieściliśmy na naszej stronie internetowej te informacje, europejskie projekty live. 31 stycznia to się odbyło i ci z Państwa, którzy
są w naszym newsletterze, no to te informacje mają i mieli okazję się zapoznać z tymi materiałami. Natomiast ci, którzy jeszcze nie są, no to i nie korzystają z newslettera, no to zachęcam, żebyście Państwo zapisali się do newslettera. Odniesienie do tego newslettera jest na naszej głównej zakładce live'owej w Narodowym Funduszu. Powinniście Państwo szybko mieć możliwość odnalezienia tego i zapisania się. No i gdy Państwo wejdą na tę zakładkę, to mamy przedstawione ogólne informacje, co Państwu przedstawiamy i podział na trzy obszary. I gdy wejdziemy właśnie do ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, to pojawi się kolejna strona. Tutaj jeszcze przypomnienie, że mamy tych projektów przetłumaczonych, opisów projektów przetłumaczonych 132. No i tutaj na kolejnym poziomie, jesteśmy już na tym gozowym poziomie, to jest podział taki, jaki komisja zastosowała podczas tego welcome meeting, czyli te projekty były przedstawione w kilku grupach tematycznych równolegle i w taki sam sposób te informacje dla Państwa przedstawiliśmy. Tych projektów jest 50. No i potem, gdy wejdą Państwo, ja akurat tutaj wszedłem w ten obszar powietrza i hałas, mogą Państwo sobie przeczytać ogólny opis projektu. No i gdy wejdziecie ten link więcej o projekcie, to przechodzicie Państwo do strony internetowej Komisji Europejskiej, gdzie jeszcze więcej informacji możecie Państwo na ten temat znaleźć. I korzystając z Google Tłumacz, który jest naprawdę rewelacyjny, coraz lepsze daje możliwości, efekty, z powodzeniem Państwo więcej informacji na temat tego projektu uzyskają. Są też dane kontaktowe do koordynujących projekt. No warto, jeżeli Państwo będą zainteresowani, z tymi koordynatorami się skontaktować. Tak więc zachęcam Państwa do zaglądania na naszą stronę, korzystania i czerpania inspiracji z tego, co się zadziało po naborze 2020 roku. 132 projekty, łączna kwota dofinansowania Komisji Europejskiej 290 milionów euro. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. I teraz już płynnie przejdziemy do naszych gości i poproszę o przedstawienie pierwszej prezentacji Jorge Gonzaleza Moreno z firmy, która, tak właściwie z firmy, to jest związek, branżowe stowarzyszenie badawcze. I Jorge przedstawi Państwu projekt, który będzie dotyczył regeneracji szkodliwych odpadów z drukarek atramentowych i ich ponowne wykorzystanie w produkcji. Tak więc zapraszam Jorge. Jorge, turn off translation button and the floor is yours. Okay, thank you very bardzo much. Dziękuję. Thank you very bardzo much. Dziękuję. I teraz udostępnię prezentację, okay. Dobrze? Przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie i w ogóle wzięcie pod uwagę, że możemy przedstawić nasz program w czasie tego webinarium. Jest to dla nas ogromna przyjemność i zaszczyt, że możemy tutaj być. Może na początek też zaznaczę, że jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, w czasie prezentacji z chęcią odpowiem, ale może będzie lepiej poczekać na koniec. Ja będę mówić o regeneracji szkodliwych odpadów z drukarek atramentowych i ponownym wykorzystaniu w produkcji, natomiast cały projekt to także regeneracja szkodliwych odpadów z drukarek atramentowych, tak? W jaki sposób można je wykorzystać? Musimy zobaczyć, jak to wygląda i mówimy tutaj także o
drukarkach. Mówimy tutaj o tym, w jaki sposób produkowane są wszystkie elementy do druku i w jaki sposób mogą być bardziej przyjazne dla środowiska. A więc przede wszystkim trzeba zrozumieć, czemu służą drukarki atramentowe i w jaki sposób to działa. A więc jeśli chodzi o samo zastosowanie, to zdajemy sobie sprawę, że druk atramentowy to cyfrowe i bezkontaktowe przenoszenie kropel dzieci w określone miejsce na podłożu. I dlaczego jest to cyfrowe? Ponieważ tak naprawdę można to wszystko przygotować bardzo, bardzo dokładnie w sposób cyfrowy i dopiero później to wydrukować, przesłać do druku. I kropelki, jak widać tutaj, przepływają. Widzimy, jak maleńkie są te kropelki. Widzimy później, jak to przechodzi przez obraz. I kropelki przepływają przez powietrze i lądują na papierze, plastiku, szkle, metalu lub ceramice. A więc nie mamy tam kontaktu mechanicznego. Mówiąc zatem o druku tego typu, to naprawdę dużo zależy od tego, co chcemy osiągnąć i jakie mamy wymogi, które musimy spełnić. Jak to zatem działa w przemyśle ceramicznym? Warto się zastanowić. Zobaczmy, jak to wygląda. Oznacza to, że dzięki temu jesteśmy także w stanie osiągnąć lepszą kustomizację, lepsze dostosowanie. Możemy mieć także lepsze produkty końcowe i prawie całkowicie jesteśmy w stanie także zastąpić inne techniki zrobienia, tak jak sztuczna lekcografia, rotograwiura. Mamy wielką wszechstronność, mamy adaptację do dowolnej topografii i rzeźby na powierzchni i jesteśmy w stanie osiągnąć wyrzut do 250 gramów na metr kwadratowy atramentu ceramicznego. I w ramach tego druku jesteśmy w stanie tak naprawdę uzyskać wydajność procesu i redukcję kosztów produkcji, co prowadzi w wysokości około 300 tysięcy, nawet 500 tysięcy euro na rok. Korzyści to opracowywanie nowych tekstur, wykończeń i ogólnie rzecz biorąc nadawanie gotowemu wyrobowi ceramicznemu nowej jakości. Tutaj mamy przykłady. Tu akurat zastosowanie na ścianie. Widzimy tutaj ściany, widzimy tutaj także elementy dekoracyjne, kominek, a także podłogę. Inny przykład, zastosowanie na ścianach oraz na podłogach. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że mamy coraz większe zapotrzebowanie na cyfryzację całego procesu, aby całkowicie wykonać to cyfrowo. Ponadto potrzebne są większe powierzchnie, co oznacza, że mamy nowe formaty, ale musieliśmy znaleźć także nowy skład atramentu używanego do druku.
Oznacza to, że mamy więcej druku, mamy też większe powierzchnie, ale to oznacza, że mamy też więcej odpadów. Oznacza to, że mamy bardzo wiele różnych składników w naszych drukarkach. Mamy zatem różnego rodzaju pigmenty, mamy rozpuszczalniki, jest to ciekły składnik oparty na różnych składnikach, mamy tam nawet 50%, potem mamy do tego różne dodatki, mamy także rozpuszczalniki dodatkowe, mamy stabilizatory w tych dodatkach i mamy tutaj 1-10%, także widzą Państwo, 25-55%, mamy rozpuszczalniki dodatkowe, a także różne substancje dodatkowe. Widzimy zatem, że widzimy obecność metali ciężkich, takich jak nikiel, prazeodym, chrom, kobalt w składnikach stałych oraz mamy także organiczny charakter rozpuszczalników. Zatem zwracamy uwagę także na oleje parafinowe, na estry, na glika, które pociągają ze sobą poważne problemy środowiskowe, zwiększające zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Widzimy także zanieczyszczenie gleby i wody. Widzimy, jak to wygląda na poziomie europejskim. Prawie 2400 ton rocznie odpadów, które zostały wygenerowane w 2020 roku z tego typu drukarek. I widzimy, jakie są koszty na rok. Widzimy zatem, że musimy pamiętać o rozdziale chemicznym. I widzimy tutaj, jak wyglądają te trzy elementy. A więc etap pierwszy, widzimy tutaj separację chemiczną, flokulację, wytrącanie i osadzanie w bieżącej gospodarce odpadami z drukarek atramentowych. Widzimy także etap drugi, a także etap trzeci. Naszym celem jest pokazanie, w jaki sposób możemy poradzić sobie z odpadami w przemyśle ceramicznym. A żeby to zrobić, musimy dokonać separacji. Mamy tam metale ciężkie oraz pigmenty, a to wszystko oparte jest także na organicznym rozpuszczalniku. A żeby to zrobić, musimy przygotować odpowiedni prototyp, który będzie skuteczny i niskokosztowy. Ważne jest także, ażeby sprawdzić, jaki wpływ na środowisko mają nowe produkty, które wprowadzane są na rynek, ile będą generować odpadów. Musimy pamiętać o gospodarce opartej na obiegu zamkniętym, a także musimy zagwarantować, że cały proces będzie powiązany z recyklingiem i na koniec cyklu życia jak najmniej odpadów wyląduje na wysypiskach. Widzimy tutaj konsorcjum tego projektu. Widzimy tutaj ITC, które jest liderem projektu, Keros Keramika, producenta płytek ceramicznych. Widzimy także CTR Mediterraneo Neptury Accord, a więc jest to podmiot odpowiedzialny za odpady, a także innych partnerów. Widzimy tutaj, w jaki sposób chcemy przeprowadzić ten projekt i widzimy tutaj, że B1 to tak naprawdę jest mapowanie i analiza, w jaki sposób można przygotować cały projekt. Potem mamy przygotowanie prototypu do separacji B3, skala przedprzemysłowa, przeprowadzanie testów z oddzielonymi od siebie odpadami. Następnie mamy już konkretne testy w rzeczywistym środowisku na poziomie
całego przemysłu, potem powtarzalność, przekazanie, analiza całego środowiska i tak dalej. A jakie mają być wyniki? Jakie są oczekiwane wyniki? Przede wszystkim chcemy osiągnąć 99% skuteczności separacji, tak żeby osiągnąć 0,5 tony na godzinę. Oczekujemy oszczędności energii na poziomie 40-50% dzięki temu, że produkty uboczne będą mogły podlegać recyklingowi. Oczekujemy, że nie będziemy marnować wody, marnotrawstwo wody będzie na poziomie zerowym, a także oczekujemy 6 produktów, które będą takimi demonstratorami, będą w stanie pokazać tak naprawdę, że wszystko to będzie czystsze, że będziemy mogli używać pigmentu nieorganicznego, będziemy także mieć odpowiednie atramenty, odpowiednie także wypełnienie do naszych drukarek. Także bardzo, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Thank you very much, Jorge. Dziękujemy bardzo, Jorge. Teraz przejdziemy do pytań i sprawdziłam pytania i odpowiedzi i tam nie było żadnych pytań. Ja mam pewne pytania, ale zadam je po polsku za chwileczkę, dobrze? Jorge. Yes. To była bardzo interesująca prezentacja i jestem przekonany, że ona zainteresuje potencjalnych wnioskodawców z Polski, ponieważ dotyczyła ona obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym i biznesu de facto. Tak więc pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, jest takie, w jaki sposób hiszpański biznes skorzysta z realizacji takiego projektu? Ten projekt pozwoli na obniżenie zależności od dostawców europejskich i pozaeuropejskich, ponieważ w przemyśle ceramicznym używamy bardzo wielu surowców. Tak naprawdę mamy odpady, które nie podlegają recyklingowi. Mamy pigmenty, a także rozpuszczalniki, które są zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, ale nie podlegają recyklingowi i nie możemy używać ich później jako surowców. Dobrze. Natomiast ja rozumiem, że w ramach realizacji tego projektu firmy, które są częścią tego projektu, włączą do swojej oferty pewne rozwiązania, które będą rozwiązaniami biznesowymi i które wpłyną na rozwój firm, na konkurencyjność na rynku krajowym i europejskim. Tak, oczywiście. To prawda. Yes, of course. Tak? Really correct. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz mnie zainteresowała. Organizacja, dla której pracujesz. Ponieważ powiedziałeś, że jest to prywatny instytut badawczy. Czy mógłbyś troszeczkę więcej powiedzieć na temat organizacji, w której pracujesz?
Oczywiście, ITC to jest centrum technologiczne, które współpracuje z firmami na rynku. Skupiamy się na działalności badawczej, na rozwoju nowych technologii, na szkoleniu firm. Mamy bliskie relacje z firmami na rynku. Nasza główna działalność to branża ceramiczna, ale pracujemy też w różnych obszarach, nie tylko w tej branży. Nad zastosowaniami przemysłowymi w branży plastików na przykład. Staramy się budować dobre relacje z firmami po to, żeby uzyskiwać rozwiązania, które są przełomowe i są korzystne. Dziękuję Ci bardzo. Sądzę, że jest to bardzo ciekawa organizacja. Z tego, co wiem, wygraliście nie tylko ten jeden projekt w 2020 roku. Przedstawię drugą osobę, Vincenta Zamoyt. Czy mógłbyś nam powiedzieć, ile czasu do tej pory, ile razy do tej pory wygraliście dofinansowanie z programu LIFE? Podchwytliwe pytanie. Projekty europejskie, projekt LIFE, one są dosyć wymagającymi przedsięwzięciami. Trzeba zaangażować dużo wysiłku, by przygotować dobrą fiszkę, dobry wniosek. Dlatego to pytanie jest dość trudne, ale ostrzegamy Was, oczywiście można osiągnąć więcej niż oczekiwaliście. Kiedy pracujemy w taki sposób, nam się udaje, mamy dużo projektów, przygotowujemy dużo fiszek, szukamy nowych partnerów, którym może się przydać nasza działalność. Tak to działa. Dużo. Nie wiem, jak dużo, ale jest to dużo. Nie umiem podać cyfry, ale dużo. Dziękuję Ci bardzo za to, że z nami dzisiaj tutaj jesteś. Jestem zaskoczony, że jest tak dużo projektów live, że nawet ich nie potrafisz zliczyć. To zaskakujące. Dobrze. Dziękuję Ci jeszcze raz. I teraz od razu zaprośmy Vincenta. Vincenta. Okay, I'm going to share my presentation. Udostępnię moją prezentację. Witaj, Vincento. To jest drugi projekt z tej samej instytucji, który otrzymał współfinansowanie w 2020 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wy obydwoje przyjęliście nasze zaproszenie. Oddaję Ci głos. Dziękuję i witam wszystkich. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na to seminarium. Zaprezentuję LIFE Nano Health, który wykorzystuje sposoby zarządzania nanocząsteczkami w miejscach pracy. Inspiracją za złożeniem takiego wniosku była ocena narażenia na nanomateriały w przemysłowych miejscach pracy, które jest powszechnym wyzwaniem ze względu na różnorodność źródeł nanocząsteczek. Są to zarówno wyprodukowane nanomateriały, które są celowo zaprojektowane i wyprodukowane do konkretnych celów, jak i wyprodukowane
cząsteczki, które są produkowane w trakcie procesu nieumyślnie i uwalniane do powietrza w miejscu pracy. Szczególnie dotyczy to działalności przemysłowej, wysokoenergetycznej, na przykład patryskiwania cieplnego, wypalania, spawania, szlifowania, spalania w silnikach, cięcia plazmowego i laserowego. Te procesy przemysłowe można określić jako trwałe uwalnianie na cząsteczek generowanych w procesach technologicznych, które mogą doprowadzać do długotrwałych narażeń, jeżeli te źródła nie są rozpoznane i kontrolowane, mogą prowadzić poważny problem. Ciekawe w badaniu są nanocząsteczki, ponieważ mogą być obecne w procesach przemysłowych. Skutki zdrowotne cząsteczek zależą od ich rozmiaru. Im mniejsze, tym bardziej mogą przenikać w układ oddechowy. Mniejsze niż 100 nanometrów mają możliwość odkładania się na ściankach pęcherzyków płucnych przez dyfuzję i mogą przemieszczać się do płuc, a stamtąd docierać do układu krążenia i narządów. Obecnie ocena narażenia na nanocząsteczki generowane w procesach technologicznych napotyka na kilka barier. Jedną z nich to jest zakres rozporządzenia, to jest rozporządzenie REACH, w którym brakuje odpowiednich przepisów prawnych dotyczących nanocząsteczek. Są tylko wartości referencyjne, jednak one nie dotyczą nanocząsteczek generowanych w procesach technologicznych. One dotyczą tylko ekspozycji na te cząsteczki i ich toksyczności. Brakuje narzędzi oceny ryzyka. Tego rodzaju narzędzia zostały określone w REACH, w rozporządzeniu, ale nie dotyczą one znowu cząsteczek, nanocząsteczek wytworzonych w procesie. To, co jest używane w odniesieniu do nanocząsteczek w środowiskach przemysłowych, to jest modelowanie masy. Skuteczność kontroli zależy od środowiska przemysłowego i rzeczywistych warunków prowadzenia działalności. Często wydaje się, że jest konieczne prowadzenie kontroli, które można zastosować w fabrykach i miejscach przemysłowych. Żeby pokonać wyzwania, chcemy zaprojektować przyjazne dla użytkownika narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, Nano Health Tool, po to, żeby poprawiać dane dotyczące emisji tych nanocząsteczek i skutecznego zarządzania ryzykiem. Mamy takie cele w turbie. Ustalenie poziomów nanocząsteczek w trakcie trzech wybranych procesów przemysłowych, takich jak proces natryskiwania cieplnego HVOF, wypalania plazmowego i innego. Chcemy symulować dyspersję, rozprzestrzenianie się nanocząsteczek i identyfikować hotspoty w miejscach przemysłowych i symulować, jak najlepiej zarządzać ich obecnością. Chcemy mieć rozwiązania dla Nano Health, po to, żeby dawać możliwości zarządzania nanocząsteczkami w procesach przemysłowych.
Chcemy, żeby nasze rozwiązania odzwierciedlały i odpowiadały na rzeczywistość, jaka istnieje w środowisku przemysłowym. Mamy też Nanohealth Purifier i chcemy wspierać podejmowanie decyzji, jak zarządzać procesami przemysłowymi, w których powstają nanocząsteczki. Wszystkie te cele są zawarte w naszych działaniach. Chcemy najpierw zaktualizować informacje, potem mamy 5 działań technicznych, scharakteryzowanie nanocząsteczek i emisji nanocząsteczek generowanych w procesach przemysłowych, wybranych procesach, B2, opracowanie oczyszczacza powietrza, B3, opracowanie narzędzi do oceny ryzyka, B4, nanohealth solution, na przykład narzędzia takie jak oczyszczacz powietrza, one będą ocenione w środowisku przemysłowym. A potem opracujemy prototypy tych narzędzi. B6 to jest działanie dotyczące powielalności i możliwości przenoszenia w procesach przemysłowych generujących te cząsteczki. Projekt trwa przez 3 lata. Zaczął się w styczniu 2020 roku. Przez 2 pierwsze lata prowadziliśmy działania techniczne, a trzeci rok będzie poświęcony na powielalność i przenoszenie wiedzy i produkcję. ITC, czyli beneficjent koordynujący oraz inni beneficjenci, to są ośrodki badawcze, takie jak Politechnika w Katalonii, prywatne firmy, Saloni, Anteme Comas i Unimat Prevention, czyli służba zapobiegawcza. Współpracujemy z administracją publiczną, na przykład z instytucją zajmującą się BHP i zakresem plastików. Nanohealth będzie rozwiązaniem, które będzie minimalizowało narażenie osób w środowisku przemysłowym na nanocząsteczki. Będzie opracowane w ramach akcji. Nanohealth Tool to będzie narzędzie wspierające między innymi mapowanie nanocząsteczek i określanie procesów, które przyczyniają się do wytwarzania tych nanocząsteczek powstających w procesach technologicznych oraz optymalizowanie, zarządzanie tymi procesami i ekspozycją osób, które są w środowisku przemysłowym oraz w rzeczywistych warunkach. W działaniu B5 opracujemy bibliotekę, w której będą zawarte wszystkie dane dotyczące emisji nanocząsteczek powstających w procesie. Będzie to otwarta baza danych dotycząca również tego, jak kontrolować i przeciwdziałać narażeniu. Kolejnym rozwiązaniem jest oczyszczacz Nanohealth Purifier. Jest to prototyp przemysłowego oczyszczacza powietrza, dzięki którym tworzone jest w przestrzeni roboczej mikrośrodowisko i reaguje to urządzenie na zmieniający się poziom nanocząsteczek w środowisku przemysłowym i jest w stanie usunąć nanocząsteczki do 90%.
Ten oczyszczacz będzie opracowany z możliwością różnorodnego wykorzystania. Działanie B4 będzie, przyniesie trzeci produkt, Nano Health Service. Jest to zbiór wytycznych kontrolnych, które będą służyły do oceny narażenia w środowisku pracy na nanocząsteczki powstałe w procesach produkcyjnych oraz będzie zawierało opracowane plany minimalizowania ryzyka oraz ocenę techniczną i ekonomiczną wdrożenia narzędzi minimalizowania ryzyka. Te trzy rozwiązania zostaną opracowane w związku z wybranymi procesami przemysłowymi i będą testowane w dwóch fabrykach w normalnych operacyjnych warunkach działania tych fabryk. Oxygen fuel and atmospheric plasma spray. Jeden proces to będzie HVOF i drugi APS i w tych tam będziemy pracować na obszarze, gdzie to natryskiwanie termiczne odbywa się na powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Fabryka Saloni będzie jedną lokalizacją. Tam jest 5 pieców. One nie są oddzielone od pozostałych sekcji i pracują przez 7 dni w tygodniu. Pod koniec projektu chcemy ustanowić takie procesy, 3 studia przypadku w dwóch fabrykach, 2 studia przypadków dotyczące odtwarzalności tych procesów. Jeśli chodzi o demonstratory, one będą ocenione w 2 różnych fabrykach. No, 5 nowych studiów w przypadku. Tam procesami to będzie spawanie, spalanie w silnikach oraz inne wymienione na początku prezentacji i będą to wypalanie, spawanie, szlifowanie, spalanie w silniku, cięcia plazmowe i laserowe. Aby zapewnić prawidłowy przebieg projektu, będziemy monitorować wpływ działań projektowych. Będziemy monitorować problemy środowiskowe i wpływ projektu na wiele czynników. Kto będzie korzystał z Life Nano Health? Przede wszystkim pracownicy, którzy pracują w środowisku, w którym wytwarza się nanocząsteczki powstałe w procesach technologicznych oraz firmy i zarząd. Jesteśmy w stanie obniżyć stężenie tych nanocząsteczek o 75% i działać z dokładnością powyżej 60%. Nasz projekt przyczyni się również do lepszego kształtowania polityki zdrowotnej i przemysłowej. Life Nano Health przyczyni się również do tego, że sektor przemysłowy uzyska rozwiązania, dzięki którym będzie można obniżyć stężenie nanocząsteczek przemysłowych w nasz projekt przyczyni się w ramach Nano Health Purifier, czyli narzędzia, które będzie miało, będzie zaprojektowane w sposób
oferujący różnorodność. To będzie urządzenie, które może służyć do różnych środowisk. Przyczyni się do zwiększenia parametrów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy. Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że skorzystaliście Państwo z prezentacji. Bardzo Ci dziękuję za Twoją prezentację. Thanks. I appreciate it. Ceniam ją bardzo. Sądzę, że Wasze obydwie prezentacje są przykładami możliwej różnorodności projektów w ramach LIFE. Prezentacja Jorge dotyczyła odpadów i wykorzystania odpadów, a Twoja prezentacja dotyczyła zdrowia. Szczególnie ciekawe było to dla mnie, ponieważ my nie mamy polskich projektów związanych z zagadnieniami zdrowotnymi. Chciałbym zapytać Was obydwoje. Takie pytanie, które podałem na początku naszego spotkania. Jak rozumiecie, dlaczego Wasze projekty zostały wybrane w tym naborze? Co spowodowało, że Wasze projekty odniosły sukces? Czy moglibyście odpowiedzieć? Tak. Sądzę, że projekt Life Nano Health uzyskał dofinansowanie, ponieważ przyczynia się do żywotnego interesu społecznego, czyli poprawy zdrowia. Chronimy ludzi przed zanieczyszczeniami nanocząsteczkami. A w tym momencie nie ma takich rozwiązań. Wiem, że nasze rozwiązania będą testowane w realnych, prawdziwych okolicznościach produkcyjnych, a ponadto te rozwiązania będą różnorodne na tyle, że będzie można je wykorzystać w różnych procesach przemysłowych. Poza tym sądzę, że projekt jest ciekawy dla decydentów, dla polityków, ponieważ on wypełnia lukę w prewencji, w zapobieganiu chorobom i kontrolowaniu zanieczyszczeń. Będziemy dostarczać informacje również legislatorom i mamy szansę na realny wpływ na ogólną sytuację zdrowotną. Myślę, że to jest duża zaleta projektu. Bardzo Ci dziękuję, Vincento. Jorge, jakie Ty masz wrażenie? Znowu jest to podchwytliwe pytanie. Powiedziałbym, że poza tym, że nasz projekt stanowi połączenie pomiędzy problemem środowiskowym, który chcemy rozwiązać tymi działaniami, które proponujemy, celami, które chcemy osiągnąć w ramach konsorcjum, że my będziemy w stanie przyczynić się bardzo do takich priorytetowych obszarów właśnie programu LIFE, bo pokażemy, że technologia przetwarzania odpadów z branży drukarskiej może posłużyć jako surowce do branży ceramicznej. Pozbywamy się niebezpiecznych odpadów i uzupełniamy lukę w łańcuchu dostaw surowców produkcyjnych. Poza tym powiedziałbym, że projekt LIFE przyczyni się do wypełniania prawodawstwa europejskiego w zakresie ochrony środowiska. My pomagamy we wdrożeniu tej polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. My tutaj w Hiszpanii mamy luki w prawodawstwie dotyczącym odpadów, więc wpływ naszego projektu jest duży. Dlatego, jak sądzę, właśnie dlatego projekt został wybrany przez
przez Komisję Europejską. Poza tym jesteśmy w stanie dokonywać transferu tej wiedzy i technologii i już to robimy, więc nasi partnerzy z innych branży, nie tylko ceramicznej, również korzystają na naszym rozwiązaniu. I tak sądzę, to jest siła tego projektu. Dziękuję Wam obydwojgu bardzo za Wasze komentarze. Mamy jedno pytanie. Czy można byłoby uzyskać Wasze adresy mailowe? Czy możemy podać uczestnikom Wasze adresy mailowe, jeśli ktoś chciałby więcej informacji? Chyba nie, nie jest to tajna informacja. W ogóle nie, bez problemu. Mogę wysłać adres mailowy i Ty wyślesz Andrzeju uczestnikom. Możesz wpisać adres w czacie. Zostanie wysłany do wszystkich. Mam jeszcze jedno pytanie. Dotyczy ono współpracy międzynarodowej. Chcę spytać Was, czy w ramach tych projektów macie jakąś współpracę zagraniczną, czy w ramach działań dyseminacyjnych, propagujących Wasz projekt, czy to są działania skierowane do społeczności międzynarodowej? Vicenta, do you want to... Vicenta, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Bo ja też mogę odpowiedzieć na to pytanie. O ile dobrze zrozumiałem, to pytanie polega na tym, czy zastosowanie dla odbiorców jest bardziej krajowe czy międzynarodowe. Chodzi mi o to, czy w projekcie także zostały zawarte działania dotyczące współpracy międzynarodowej. Być może są współbeneficjenci z innych krajów. Być może jest dostępna informacja dotycząca rozprzestrzeniania informacji dotyczących projektu także w innych krajach. Ponieważ wierzymy, jesteśmy przekonani, że w pracach, w projektach live często mówimy o rozpowszechnianiu informacji, natomiast to jest w projekcie, tak? W świecie biznesowym mówimy o PR-ze i działaniach w zakresie public relations. Firmy, które są partnerami w tym projekcie, mają swoje siedziby w Hiszpanii. Jednakże jeden z partnerów, ACLO, także jest bardzo aktywny w Turcji. Keroceramika jest aktywna na rynku bułgarskim. Zatem oczekujemy, że będziemy w stanie także powielać te rozwiązania w więcej niż jednym kraju. Ceramiuni? To jest Europejskie Stowarzyszenie w zakresie przemysłu ceramicznego. Dlatego też wierzymy, że będziemy w stanie współpracować z wieloma firmami, ażeby wdrażać te rozwiązania w ramach przemysłu ceramicznego. Tu nie chodzi o jeden kraj czy jedną lokalizację tego projektu. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i innowacjami, ażeby można było je wdrażać w całej Europie. Oczywiście, jeśli chodzi o rozpowszechnianie informacji, będziemy musieli mieć też partnerów w innych krajach. Mamy jednak nadzieję, że będziemy w stanie wykorzystać te doświadczenia nie tylko na terenie naszego kraju. W przypadku projektu NanoHealth, tam mamy także współpracę z klastrem europejskim na rzecz nanozdrowia, a także odpowiednim Instytutem Europejskim.
mamy możliwość przetestowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu. Będziemy mogli to zrobić w zakładzie europejskim. Natomiast nie wiem, który zakład to będzie. Ta decyzja nie została jeszcze podjęta. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy także chcieli przetestować te rozwiązania także w innych krajach. Okej, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę, że dołączyliście dziś do nas. Wasze prezentacje były naprawdę niesamowite. Mam nadzieję, że staną się one dla nas inspiracją. Z naszej strony życzymy Wam wszystkiego dobrego i powodzenia we wdrażaniu Waszych projektów. Bardzo raz jeszcze dziękujemy za zaproszenie. Cała przyjemność po naszej stronie. A teraz przejdziemy do kolejnego projektu. To inny kraj, z którego uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie. Są to Włochy. Chciałbym teraz poprosić Samuele Giovando Silva Team, aby zabrał głos i podzielił się swoją prezentacją. Samuele, przekazuję Ci głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję za te słowa wprowadzenia. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Postaram się udostępnić mój ekran. That's good. Czy widać moją prezentację? Yes, but in working. Tak, teraz now jest okay. Idealnie. Bardzo dziękuję. Okay. Good. Nice to be here. Bardzo cieszę się, że mogłem dołączyć do Państwa, żeby przedstawić nasz projekt, który rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu. Nazywa się to I'm Tan. Jestem Tan, ponieważ połączony jest z garbowaniem i taninami. Chodzi tutaj przede wszystkim o garbarstwo. Tu widzimy, gdzie umiejscowiony jest ten projekt. Przede wszystkim są to Włochy. Coneo to siedziba Silva Team naszej firmy w Treviso obok Wenecji. Znajduje się miejsce, gdzie będziemy rozwijać technologię. W Pizie mamy bardzo aktywne konsorcjum dotyczące garbarni, garbowania, a także oczyszczania ścieków. Widzimy tutaj nasz budżet ponad 2 miliony euro. Będzie trwał ten projekt 3 lata. Rozpoczął się we wrześniu 2021. Beneficjent kontynuujący to Silva Team. Mamy 4 firmy. CRCF, firma, która rozwija technologię. Jesteśmy bardzo bliscy już skali przemysłowej. Crossing to rozwijanie technologii na poziomie laboratorium. Conceria Incas to garbarnia, która będzie używać produktu uzyskanego w wyniku projektu. Konsorcja Aquarno to firma, która jest odpowiedzialna za oczyszczanie ścieków. Głównym celem projektu jest zmniejszenie wpływu produkcji wysokiej jakości na środowisko przy zrównoważonych kosztach. Mówimy tutaj o gospodarce w obiegu zamkniętym. Przede wszystkim chcemy obniżyć do 0% poziom niebezpiecznych chemikaliów. Bardzo często mówimy tutaj o, najczęściej mówimy tutaj o chemikaliach dotyczących garbowania. Mówimy tutaj o skórach, o taninach.
Kolejny cel to zmniejszenie o 25% wszystkich związków powiązanych z chemicznym zapotrzebowaniem na tlen, a biologicznym zapotrzebowaniem na tlen w ściekach w garbarni. Chcemy o 30% zmniejszyć zużycie wody w garbowaniu skór. Cele dotyczące ekoprojektu i gospodarki o obiegu zamkniętym to także używanie niektórych produktów ubocznych naszego przemysłu do produkcji nawozów, a także używanie koproduktów jako dodatków do żywienia zwierząt. Oczywiście mamy na celu także promowanie powtarzalności w innych garbarniach na terenie Włoch oraz Unii Europejskiej. Mamy na celu także kwestie związane z certyfikatami LCA, LCC, a także wszystkiego, co będzie potrzebne, ażeby wykazać się zrównoważony rozwój łańcucha produkcyjnego od ekstraktów garbników po produkcję skóry i oczyszczanie ścieków. Tutaj mamy na myśli także najlepsze dostępne techniki oraz dokumenty referencyjne dotyczące tych technik. Widzimy tutaj, jakie mamy działania ogólne i oczywiście w ramach tych działań podejmujemy konkretne działania przygotowujące, jeśli chodzi o benchmarki dotyczące skór, a potem są także różnego rodzaju działania techniczne, B1 między innymi, mówimy tutaj o produkcji oczyszczonych, naturalnych, tanich, produkcja chemicznie modyfikowanych, naturalnych, tanich. Mamy produkcję skór przy użyciu chemicznie modyfikowanych tanin naturalnych na skalę przemysłową. Mówimy tutaj także o oczyszczanie. Mówimy o ocenie ścieków po zastosowaniu nowych chemicznych modyfikowanych tanich naturalnych. Biznesplan i certyfikaty także bierzemy pod uwagę, a więc to są te najważniejsze aspekty projektu. Następnie przeprowadzimy analizę techniczną, społeczno-ekonomiczną oraz środowiskową. Mówimy o rozpowszechnianiu i tworzeniu sieci, a także mówimy o zarządzaniu projektem i monitorowaniu projektem. To są najważniejsze kroki naszego projektu, ponieważ proces jest bardzo innowacyjny. Tak naprawdę będziemy tutaj pracować na takim schemacie. Widzimy tutaj las, z którego pochodzi wiele naszych surowców, między innymi z kasztanowców. Następnie przeprowadzamy odpowiednie procesy, a więc wyodrębnienie tanin, ultrafiltrację, nanofiltrację. Mówimy tutaj o chemicznych modyfikowanych tkaninach naturalnych, ale także o już oczyszczonych, skoncentrowanych naturalnych tkaninach, a więc patrzymy także, w jaki sposób można wykorzystać odpady w żywieniu zwierząt. A więc, kiedy mówimy o chemicznie modyfikowanych naturalnych taninach, one są delikatnie zmodyfikowane, abyśmy mogli uzyskać CMTN, czyli chemicznie modyfikowane taniny naturalne. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ ekstrakty także mogą być używane w żywieniu zwierząt zamiast antybiotyków. Te nowe produkty stanowią jedynie ułamek tego, co można uzyskać, ale jest to naprawdę spora jednak część i myślę, że będzie z tego wiele korzyści. Następnie chcemy także wprowadzić na rynek innowacyjne skóry.
ponieważ skóry surowe są niezbędne w garbarniach, w naszym przemyśle. Natomiast widzimy, w jaki sposób możemy wykorzystać wiele z tych aspektów ponownie. Zdajemy sobie sprawę, że przy naturalnych tkaninach obecnie pewnych rzeczy nie możemy poddać recyklingowi, podczas gdy chemicznie modyfikowane tkaniny naturalne dają nam takie opcje. A więc syntetyczne tkaniny, aldehydy i tak dalej, wszystkie te aspekty i rzeczy, których używamy, być może ich ilość będziemy w stanie obniżyć. Po garbowaniu będziemy w stanie używać skrawków skóry jako naturalnych nawozów, ponieważ jeżeli będziemy w stanie używać surowców bez dodawania żadnych elementów chemicznych, wtedy będziemy w stanie używać potem skrawków oraz odpadów do wykorzystania w rolnictwie jako nawozów. Będą to nie tylko skrawki skóry, ale także inne. Będzie można ich używać jako organicznych nawozów. Oznacza to, że będzie można używać się skrawków, które teraz są odpadem. Natomiast ścieki będzie można poddać oczyszczaniu w sposób łatwy, używając naturalnych tkanin. Będziemy mieli mniej negatywny wpływ na środowisko. Będzie łatwiej je oczyszczać. Łatwiej będzie odzyskać wodę ze ścieków, a potem raz jeszcze użyć tej wody w garbarniach. Oto nasi partnerzy Silva Team, Crossing, Aquadno, INCAS, CRCF. I kilka słów na temat naszych partnerów, ponieważ myślę, że dobrze będzie wiedzieć, którzy partnerzy są aktywni w tym projekcie. A więc CRCF to małe laboratorium, 15 osób tam pracuje. Know-how to wszystkie kwestie związane z naturalnymi tkaninami. Mówimy tutaj o procesach, o skalowaniu procesów z użyciem biomasy, a także chemia przemysłowa. Mówimy tutaj o działaniach w ramach projektu, a więc jest to wdrożenie produkcji chemicznie modyfikowanych tkanin naturalnych, oczyszczanie i modyfikacja, wszelkie technologie z tym związane, od laboratorium do skali pilotażowej. Crossing jest to spin-off z Uniwersytetu w Wenecji. Są ekspertami w zakresie optymalizacji projektu, także jeśli chodzi o skalowanie do skali przemysłowej, są ekspertami w zakresie biomasy, produkcji chemicznej, a także odzyskiwania i recyklingu biomasy. Są w stanie zoptymalizować proces, który w CCF będzie przygotowany na poziomie pilotażowym. W Crossing działają na poziomie laboratorium. A więc tutaj jest skala laboratorium, inni partnerzy działają na poziomie przygotowawczym, a także już na poziomie skali przemysłowej. Silva Team wnosi partner know-how, działa na rynku od 1956 roku. Mówimy tutaj o produkcji przemysłowej, tkanin naturalnych. Mamy wiele surowców, a także technologii, które już są używane. Są to produkty na różne rynki o różnym zastosowaniu. Na rzecz projektu Silva Team przygotuje artykuły skórzane,
ponieważ przeprowadzają badania w Garbarni i będzie uzyskiwało informację zwrotną od CRCF. Przygotowują odpowiednie procesy, materiały dla tych nowych projektów przygotowanych i produktów przygotowanych w ramach projektu. Przygotuje także projekt optymalizacji dla INCAS. Przygotuje także ewaluację biznesplanu REACH oraz certyfikacji, które będzie można uzyskać w ramach tych modyfikowanych tkanin naturalnych i będzie także mówić o replikacji, o powielaniu, a także o transferze. INCAS to garbarnia. Garbarnia, która się specjalizuje w garbowaniu powiązanym z warzywami. Od ponad 50 lat firma produkuje wysokiej jakości skóry o różnych zastosowaniach. Bardzo wiele z nich to wysokiej jakości torebki, ale także produkują dla wielu innych zastosowań. Na rzecz projektu przygotują oni półprzemysłową skalę czynników garbujących dla chemicznie modyfikowanych tkanin naturalnych. Między innymi będzie to obuwie, torebki, wyroby skórzane, a także dane LCA, LCC powiązane ze środowiskiem. Wszystko to będzie oczywiście, jeśli chodzi o artykuły skórzane, będą sprawdzane pod kątem benchmarków dotyczących wyrobów skórzanych. Kiedy porównujemy tą nową skórę z tradycyjnymi wyrobami wykonanymi w sposób tradycyjny, widzimy tutaj, że jesteśmy w stanie zmniejszyć poziom aldehydów, a także produktów syntetycznych. Aquarno jest to oczyszczalnia ścieków. Są oni bardzo aktywni w przemyśle od roku 1980. Jest to region Santa Croce, Sul Arno. Zbierają ścieki z bardzo wielu garbarni. Są bardzo aktywni w przemyśle skórzanym. Mają odpowiednie laboratoria i są w stanie przeprowadzić odpowiednie analizy, posiadając doświadczenie w oczyszczaniu ścieków z garbarni. Na rzecz projektu przeprowadzą analizę chemiczną całego procesu dotyczącego produkcji chemicznie modyfikowanych tkanin naturalnych. Będą także w stanie przeprowadzić ewaluację biodegradalności wody oraz możliwości oczyszczania ścieków w tym procesie. Jakie są oczekiwane wyniki? Przede wszystkim chodzi tutaj o chrom, ponieważ chcemy mieć takie wyniki jak przy użyciu chromu, jednak nie używając chromu. A więc przede wszystkim chcemy osiągnąć tutaj obniżenie poziomu soli chromowych do barwienia, tak żeby osiągnąć poziom 90 kg soli na tonę skóry. Mówimy także tutaj o skrawkach skóry, a także o kwasach mineralnych. Benchmarkiem STP będzie 100% redukcja aldehydów fenolu w stosunku do tego, co jest używane teraz, także jeśli chodzi o bisfenole. We aim to produce the to reduce by 60% the water. Jeśli chodzi o benchmark NTP, a więc naturals, naturalny, o 60% chcemy zredukować wodę do naturalnej ekstrakcji garbników,
redukcja ładunku węgla z kadłubowania o 25%. Chcemy przeprowadzać recykling kąpieli kadłubowskiej, ponieważ zmniejszenie zużycia wody umożliwi to także. Tutaj chodzi o 30%. A więc chcemy doprowadzić do recyklingu 30% kąpieli, ażeby obniżyć zużycie wody. A do tego dochodzi także redukcja chemicznego zapotrzebowania na tlen oraz biologicznego zapotrzebowania na tlen. Odzysk, ponowne użycie produktów ubocznych na pasze, a także odzyskiwanie, ponowne wykorzystanie skraków skóry do nawozów. Tutaj lepiej widać, jakie są nasze cele. 0% soli chromu, 0% aldehydów i fenoli, zmniejszenie o 25% tanin naturalnych, zmniejszenie 30% recyklingu kąpieli kadłubowskiej, zmniejszenie o 60% zużycia wody, 25% zmniejszenie chemicznego zapotrzebowania na tlen, biologicznego zapotrzebowania na ten 80% odzysku. Także nie tego na rzecz paszy, a także wykorzystanie skraków skóry. Są także implikacje regulacyjne dotyczące rozwiązań prawnych na poziomie europejskim, ponieważ bezpośrednio lub pośrednio jesteśmy powiązani z wieloma rozwiązaniami prawnymi, jeśli chodzi o efektywne zagospodarowanie zasobami oraz te, które mają na celu wdrożenie polityki i w zakresie ochrony środowiska. Mówimy tutaj o regulacjach emisji przemysłowych zanieczyszczeń, mówimy o Zielonym Ładzie, o autoryzacji, ograniczeniach substancji chemicznych i listach substancji objętych ograniczeniami, a więc REACH. Do tego także efektywne zagospodarowanie zasobami, zielona gospodarka o obiegu zamkniętym, cykl życia, myślenie o polityce dotyczącej odpadów skoncentrowanej na wpływie na środowisko. Tutaj widzimy, jak wygląda kontynuacja, replikacja, przeniesienie, wejście na rynek projektu LIFE. Jest to projekt bliski rynkowy, pilotażowy, mający na celu wprowadzenie na rynek wysokiej jakości, zrównoważonej ekologicznie innowacji. Mamy nadzieję, że będziemy to wprowadzić w wielu lokalizacjach w Europie, a także poza Europą. Możliwa jest replikacja w taki sam sposób w różnych artykułach produkowanych przez przemysł skórzany, ponieważ są dziesiątki rodzajów produktów oferowanych przez przemysł skórzany i będziemy w stanie także zaproponować to nie tylko przy tych produktach, o których dzisiaj mówiliśmy. Wprowadzenie na rynek przy założeniu, że 3 lata po tym, jak produkty LIFE CMTN wejdą w 2% rynku skórzanego Unii Europejskiej, będzie to odpowiadać 12 500 tonom gadłubowanej skóry rocznie, mówiąc tutaj o chemicznie modyfikowanych taninach naturalnych. To naprawdę robi wrażenie. Jesteśmy online. To jest nasza strona internetowa. Tam można uzyskać więcej informacji, odpowiedzi na pytania, nieco więcej o partnerach LIFE Europe i to w zakresie
kontrybucji live. W tym momencie pracujemy nad profilem na LinkedIn, a także na Instagramie. Możecie nas tam odwiedzić i oczywiście zasubskrybować nasze profile i nas obserwować. Bardzo dziękuję, Samuele. Muszę przyznać, że naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co chcecie osiągnąć. To są naprawdę bardzo ambitne założenia, a zdajemy sobie sprawę, że macie duży wpływ na środowisko. Chciałbym zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie jest natury ogólnej. Jak duży jest przemysł garbarski, skórzany we Włoszech, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że skóra i wyroby skórzane z Włoch są słynne na cały świat, ale jak duży jest ten rynek? Jak duży jest ten rynek? Jak duży jest ten przemysł? Obawiam się, że nie jestem najbardziej kompetentną osobą, aby odpowiedzieć na to pytanie, ale są trzy obszary w Toskanii, w okolicach Wenecji, a także w okolicach Mediolanu w Lombardii, które produkują duże ilości skóry, duże na skalę europejską. I wiem, że są tam setki firm, które są częścią tego przemysłu. Rynek wyrobów skórzanych tak naprawdę ma bardzo długi łańcuch dostaw. To wszystko zaczyna się od produkcji mięsa, tak naprawdę. Ale potem, zanim ten materiał skórzany dotrze na rynek, wydaje mi się, że są 4 lub 5 gałęzi przemysłu, zanim będziemy mieli gotowy produkt. Mamy zatem bardzo wielu graczy. I teraz nie pamiętam, ile osób jest zatrudnionych w garbarniach w Włoszech, ale wiem, że garbarstwo zatrudnia naprawdę bardzo wiele osób. Nie wiem, to może nawet być 1 milion osób. To jest rzeczywiście bardzo wielu pracowników. Zadałem to pytanie, ponieważ my kiedyś mieliśmy też bardzo, bardzo aktywny przemysł skórzany w Polsce. Jednakże po upadku komunizmu doświadczyliśmy upadku tego przemysłu. Teraz bardzo często eksportujemy nasze skóry do Włoch i głównie do Włoch. Wiem, że jest bardzo wiele firm w Niemczech, także w dawnych Niemczech Wschodnich, mają wysokiej jakości produkty. Wiem, że wszystkie garbarnie, które są aktywne na terenie Europy, naprawdę dostarczają wysokiej jakości skór, ponieważ trzeba rzeczywiście spełniać bardzo wysokie standardy. Okej, a więc wiemy, jakie będą skutki środowiskowe waszego projektu. A czy możesz nieco więcej opowiedzieć o twoich celach biznesowych? Ponieważ oczywiście to wszystko będzie miało także wpływ na wasze biznesy. Oczywiście. Ten projekt będzie miał duży wpływ na nasz biznes. Silva Team produkuje około 30 tysięcy ton rocznie produktów do garbowania. Jak sądzę, kiedy ta technologia będzie
udowodniona jako technologia, którą będziemy wdrażać na skalę przemysłową, to bardzo z tego skorzystamy. W takiej branży zastosowanie tego produktu na skalę przemysłową oznacza od 4 do 6 ton nowego produktu rocznie, co przełoży się na około trochę poniżej 10 milionów euro obrotu. Taki jest nasz cel. Firma Silvatin ma teraz obrót około 200 milionów. Więc mówimy o 5% tej kwoty. Jest to szczególnie ważne, dlatego że nasza opinia jest taka, że dzięki tej samej technologii, którą możemy zastosować bezpośrednio w branży skórnej czy garbarskiej, możemy ten sam produkt sprzedawać dalej, bo ten produkt ma zalety i może być stosowany w innych zastosowaniach. Więc nie musimy patrzeć na ten projekt tylko w jednym zastosowaniu, ale również w wielu zastosowaniach. I to wyjaśniliśmy w sekcji, w projekcie live, wyjaśniliśmy w tej sekcji, która dotyczy transferowalności wiedzy. Będziecie mieć oszczędności na wykorzystywaniu substancji chemicznych, wykorzystywaniu i potem czyszczeniu wody. Będzie redukcja zużycia dwutlenku węgla, więc jak sądzę, produkowanie naturalnych tanin, jak sądzę, nie jestem pewien, ale może być tańsza, czy nie będzie tańsza? Nie, nie będzie tańsza. Wiedziałbym, że ta nowa technologia pomoże nam podnieść wartość tych nowych tanin, ale nie będzie miała aż takiego wpływu na koszt produkcji. Koszt tego, co jest teraz na rynku, jest wyższy. Wiemy, że chrom, aldehydy, fenole są tańsze w wykorzystaniu, natomiast produkt jest niższej jakości, a produkt naturalny będzie wyższej jakości i tutaj łatwiej jest uzasadnić wyższą też cenę. Samuele, bardzo dziękuję Tobie za prezentację. Życzymy Tobie i Waszemu projektowi powodzenia we wdrażaniu i w tym, żebyście uzyskali te naprawdę imponujące efekty. Na tym etapie chcę podziękować wszystkim naszym mówcom z zagranicy, z Hiszpanii i z Włoch. Dziękuję bardzo Samuel, Vicente oraz Jorge. Do zobaczenia i jeszcze raz dziękuję naszym gościom. Dziękuję również naszym tłumaczkom, które nam pomagały podczas dzisiejszego spotkania. Dziękuję i do zobaczenia o godzinie 12:10. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Mam nadzieję, że Państwo jesteście zadowoleni z tej pierwszej części naszego spotkania. Wydaje mi się, że projekty były niezwykle interesujące i inspirujące. Różne, z różnych obszarów. Proszę Państwa, mój wniosek z tej pierwszej części spotkania, no to jeszcze mamy dużo lekcji do odrobienia, ale mam nadzieję, że razem damy radę.
Przypomnę jeszcze, że zakończyliśmy już taką dwujęzyczną część naszego spotkania, czyli nie ma już z nami tłumaczy. I w tym momencie pozostały nam de facto dwa punkty do przedstawienia. Za chwilę poproszę panią Joannę Mazurek z Wydziału LIFE o przedstawienie europejskich projektów środowiskowych. Potem będzie pani Karolina Wądołowska, także od nas z LIFE-u. No i potem jeszcze sesja pytań i odpowiedzi. O, widzę, że kamery są już uruchomione i u Joasi, i u Karoliny. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy. Dobrze, teraz Asiu, to poproszę ciebie o zaprezentowanie pierwszej prezentacji. Troszeczkę się napracowałaś, przeglądając te projekty, które uzyskały dofinansowanie. Jak już wspominałem, też przeglądałaś też projekty przyrodnicze i klimatyczne, przynajmniej przygotowując tutaj wkład na naszą stronę internetową. Właśnie to Asia za to odpowiadała i bardzo dużo pracy temu poświęciła. Oczywiście weryfikacja tłumaczeń, to jeszcze inne osoby były zaangażowane. Tutaj Irek, którego Państwo wczoraj poznaliście, i Karolina w obszarze klimatycznym. Asiu, oddaję Tobie głos. Prośba o przedstawienie swojej prezentacji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że widać dobrze moją prezentację, tylko proszę o potwierdzenie. Dobrze. Ja ją widzę bardzo dobrze. Dobrze, więc w takim razie zacznijmy. Moja prezentacja dotyczyć będzie wybranych europejskich środowiskowych projektów LIFE z naboru z 2020 roku. Tak jak już też Andrzej wcześniej wspominał, Komisja Europejska zorganizowała w listopadzie takie spotkania, welcome meeting. One były podzielone dla poszczególnych podprogramów w ramach programu LIFE i 23 listopada odbyło się spotkanie dla tej części środowiskowej. To, co możecie Państwo zauważyć na tym slajdzie, tutaj na tej zakładce, gdzie link możecie zlokalizować i tutaj znaleźć, dokładnie znajdziecie się wtedy na tej stronie internetowej. Zgodnie z podziałem komisji również podzieliliśmy projekty z zakresu ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami na takich 6 sektorów. I tak jak możecie Państwo tutaj zwrócić uwagę, jest to powietrze i hałas, środowisko i zdrowie, efektywność gospodarowania odpadami i zasobami. I tu mamy właściwie dwa o tym samym tytule, tylko że pierwszy dotyczy tworzyw sztucznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ceramiki oraz żywności, gleby, plastiku i mebli oraz te związane z wodą, czyli ponowne wykorzystanie, recykling ścieków i wody oraz ochrona, rekultywacja obszarów morskich i wodnych. I tak jak już mieliście Państwo okazję w pierwszej części naszego tutaj webinarium posłuchać prezentacji zagranicznych beneficjentów koordynujących, tak my postaramy się również jeszcze trochę z innych sektorów przedstawić Państwu kilka informacji. Tutaj na samym wstępie chciałabym powiedzieć, żebyście się Państwo może nie zrażali, że to są projekty z roku 2020, gdyż nabór ten z 2020 jest to ostatni nabór, który jest w pełni rozstrzygnięty. I te projekty, które uzyskały to dofinansowanie w ramach naboru, one tak naprawdę dopiero teraz ruszają. Czyli większość z nich to jest trzeci bądź czwarty kwartał zeszłego roku. Większość z nich nie ma jeszcze swoich stron internetowych. Są w trybie roboczym, również mieliśmy kontakty z innymi beneficjentami. Po prostu każdy najczęściej wspominał, że jeszcze są w przygotowaniu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o te zmiany wytycznych z poprzedniej perspektywy finansowej, w którym był ten nabór z 2020 roku, a obecną w tej perspektywie finansowej 21-27, te zmiany nie są tak drastyczne, więc bardzo zachęcamy do zapoznania się z tymi projektami, gdyż powinny Państwa rzeczywiście nakierować, jak zacząć budować ten projekt, w jakich obszarach, gdyż tu, co należy podkreślić, te projekty są naprawdę bardzo różnorodne i to w każdym z tych sektorów znajdziecie Państwo naprawdę tak szerokie gałęzie przemysłu,
że na pewno powinniście się gdzieś odnaleźć w którymś z tych sektorów, które zostały przedstawione na poprzednim slajdzie. Z zakresu powietrza i hałasu przedstawię Państwu projekt dotyczący ograniczania emisji amoniaku przez gospodarstwa rolne w Brytanii. Jest to projekt francuski Life ABBA 2021. Z zakresu środowisko i zdrowie, tu mieliście Państwo okazję wysłuchać dwóch prezentacji, czyli Life Nano Health i Life IM10. I również zerknijcie, proszę Państwo, jak szerokie są te zakresy projektów na każdym z tych slajdów, które teraz Państwu przedstawię. Kolejny sektor, czyli efektywność gospodarowania odpadami i zasobami. Tutaj też mieliście okazję Państwo wysłuchać jednego z projektów, czyli Life Replay, czyli regeneracja szkodliwych odpadów z drukarek atramentowych i ich ponowne wykorzystanie w produkcji. Kolejny z efektywności gospodarowania odpadami. Ja tutaj wybrałam dla Państwa projekt Life Farmitank, czyli zrównoważone rolnictwo wertykalne. Również zauważycie, że są też inne tutaj, czy to z budownictwa, czy z rolnictwa projekty. Kolejny, ponowne wykorzystanie, recykling ścieków i wody. Z tego obszaru wybrałam projekt o tytule ponowne wykorzystanie wody w produkcji wyrobów spożywczych i napojów. I to są trzy projekty, o których zaraz Państwu co nieco opowiem. Jeżeli, tak jak wspominałam, te projekty i strony są cały czas w budowie, więc nie mamy też za dużo materiałów, na których moglibyśmy się oprzeć, więc głównie były to albo informacje pobrane z bazy Komisji Europejskiej, albo z tych prezentacji, które ci beneficjenci koordynujący przedstawili na tym spotkaniu Life Meet. I kolejny obszar, ochrona, rekultywacja obszarów morskich i wodnych. A więc przechodząc do pierwszego z projektów, czyli ten z zakresu powietrza i hałasu, ograniczanie emisji amoniaku przez gospodarstwa rolne w Brytanii. Sama nazwa wskazuje już lokalizację projektu. Projekt zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Francji, czyli Brytanii. Budżet projektu tutaj mamy ponad 2,5 milionów euro, przy czym dofinansowanie, intensywność tego dofinansowania z komisji wynosi 45,7%. Okres realizacji projektu są to 4 lata, począwszy od 1 września. Co możemy powiedzieć o beneficjentach koordynujących? A więc przede wszystkim, czy beneficjentach i zaczynając od beneficjenta koordynującego, czyli EHPS, i to jest stowarzyszenie non-profit, które zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska do monitorowania jakości powietrza, konkretnie w Brytanii. I drugim z beneficjentów jest Regionalna Izba Rolnicza w Brytanii. Przy tym slajdzie będę starać się ogólnie w czasie projektu trochę opowiadać o tym, o takich cechach charakterystycznych projektów LIFE. A więc przy tym slajdzie co nieco powiem o logice projektu w programie LIFE. Przede wszystkim projekt realizowany w ramach tego programu musi przede wszystkim odpowiadać na pewien problem środowiskowy. A więc pierwszą istotną informacją to jest przedstawienie odpowiednie problemu środowiskowego i w sposób mierzalny, tak? Czyli musicie Państwo powiedzieć, jak wygląda ten problem konkretnie liczbowo. Następnie projekt musi mieć swój określony cel, a więc co będzie tym celem tego projektu? Określacie cel główny, określacie cele szczegółowe i następnie do tych celi szczegółowych przygotowujecie odpowiednie działania, które będą służyć dążeniu do tych celów. I na samym końcu projektu mamy efekty. Efekty również mają być mierzalne, wynikać oczywiście z tych celów, które zostały na samym początku projektu zaplanowane. I wracając już konkretnie do tego projektu, co możemy powiedzieć o problemie środowiskowym? A więc w Unii Europejskiej stwierdza się około rocznie 500 tysięcy przedwczesnych zgonów w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Mówi się o tym, że amoniak jest tutaj głównym prekursorem tych cząstek zawieszonych i amoniak głównie pochodzi z działalności rolniczej. Jak to wyglądało w 2015 roku? Mówiło się, że działalność rolnicza spowodowała emisję
3,7 miliona ton amoniaku, co odpowiada aż 94% całkowitej emisji amoniaku w Europie. Więc widzimy, jak jest to duży procent tych wszystkich emisji. I dlaczego Brytania? Jak możecie Państwo zauważyć tutaj na tych zdjęciach, widzimy, że ta emisja amoniaku, ponieważ to odpowiada emisji amoniaku na tym wskazanym regionie, jest niesamowicie duża. Pomimo tego, że Brytania zajmuje jedynie 4% powierzchni Francji, odpowiada aż za 14% krajowych emisji amoniaku, czyli to jest blisko około 100 kiloton tego amoniaku. Kolejna sprawa to znane są najlepsze dostępne techniki, czyli z angielskiego BAT, BAT. One są znane, ale są nieużywane. Wynika to głównie z faktu takiego, że one są dość skomplikowane dla rolników i nieco też również dla nich kosztowne, biorąc pod uwagę to, że oni często po prostu pracują sami na tych gospodarstwach. I celem projektu tego Life Abba jest opracowanie i wdrożenie systemu demonstracyjnego w celu promowania i ułatwienia stosowania BAT, a tym samym zmniejszenia emisji amoniaku z działalności rolniczej. Rozwiązaniem będzie integracja istniejących narzędzi, możliwości i interesariuszy, dzięki czemu to działanie jako plug and play będzie możliwe dla rolników. I przechodząc do kolejnego slajdu, chciałabym nieco powiedzieć o kluczowych działaniach i tak samo będę odwoływać się do ogólnej budowy projektu. W przypadku tego projektu działaniami są opracowanie koncepcji narzędzia, wdrożenie na terytorium pilotażowym, ocena i jego doskonalenie oraz replikacja i przeniesienie do Brytanii, a następnie do innych regionów Unii. I tutaj co należałoby podkreślić? Na początku mamy tutaj rozwój tego pomysłu, czyli w tym wypadku tych narzędzi terenowych, mamy teren pilotażowy i tutaj cała tego organizacja, rozwój narzędzi cyfrowych czy rozwój wsparcia. Kolejnym etapem jest wdrożenie, a więc mamy tutaj teren pilotażowy, wdrażamy te wspomniane narzędzia, monitorujemy, udoskonalamy, optymalizujemy i kolejno przechodzimy do replikacji i transferu, czyli od tego terenu pilotażowego już tutaj w tym wypadku do hrabstwa Brytanii, czyli mówimy do tej skali rzeczywistej, do której dążyliśmy i następnie planujemy w ten sposób, żeby kierować się do innych już regionów Francji, żeby powielać te, replikować te pomysły w innych miejscach, również tych europejskich. Oprócz tego etapu, który tutaj Państwo widzicie, w zakres również programu projektu LIFE wchodzi również zarządzanie projektem, który też musi być dobrze przedstawiony, wraz z monitorowaniem wpływu działań projektowych i przede wszystkim świadomość publiczna i rozpowszechnianie tego projektu. A więc te wszystkie, to jest można powiedzieć taki modelowy projekt, więc jeżeli zawrzecie Państwo te wszystkie elementy, jest duża szansa przy odpowiedniej skali, oczywiście przy odpowiednim uregulowaniu, że przygotujecie bardzo dobry projekt do programu LIFE. Oczekiwane rezultaty. Przede wszystkim długoterminowe korzyści dla zdrowia publicznego. Mówimy tutaj o narażeniu właśnie na te cząstki pyłu zawieszonego poprzez redukcję emisji amoniaku i tutaj dzięki spadkowi uśrednionych rocznych stężeń tego pyłu zawieszonego i rocznej liczby okresów zanieczyszczenia przez pył zawieszony. Tutaj będzie przygotowany system wspierania decyzji, będzie stworzony taki oryginalny zestaw wspólnych informacji na temat jakości powietrza i rolnictwa. I poprzez te kluczowe wskaźniki, jak to będzie się prezentować, a więc zostanie zaangażowana sieć 30 rolników wolontariuszy i następnie w ramach projektu, podkreślam, to jest cały czas w ramach projektu, będzie tych gospodarstw 750 aż po 9 tysięcy w samym tylko tym rejonie Brytanii. Po 5 latach od zakończenia projektu przewiduje się zaangażowanie około 50% rolników Brytanii, co odpowiada liczbie 14 tysięcy, więc widać, że to jest również ogrom liczby tych osób zajmujących się działalnością rolniczą. A w przypadku redukcji emisji amoniaku ta wartość 15% i odwołuje się zarówno do redukcji na terenie pilotażowym, tylko że pod koniec projektu, a w przypadku Brytanii będzie to 15% spadek
5 lat po zakończeniu projektu. To, na co jeszcze warto i należy zwrócić uwagę, co też mieliście możliwość zauważyć w przypadku poprzedniej prezentacji, czyli wkład w realizację polityki Unii Europejskiej, a więc Państwa projekt powinien również odnosić się do tych polityk europejskich. W tym wypadku była to dyrektywa NEC, czyli krajowe zobowiązanie w sprawie emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych dla każdego kraju europejskiego. Dodatkowo raport w sprawie postępu we wdrażaniu dyrektywy NEC. I tu jeszcze warto wspomnieć, że dzięki grupie ekspertów ABBA, czyli tego projektu, rozwinie się sieć we Francji i Unii z innymi regionami. I to nie tylko mówimy tutaj o replikacji transferze na poziomie lokalnym, ale również na tym regionalnym i na krajowym. I jak Państwo również przewidują kontynuację, czyli replikację, transfer i wejście na rynek? Czyli w przypadku tego projektu działalność ABBA z codziennymi działaniami beneficjenta koordynującego i zaangażowania regionalnej Izby Rolniczej w Brytanii, dodatkowo grupa ekspertów i ta grupa przez cały czas trwania projektu opracuje w Unii sieć wspierającą replikację i transfer, dodatkowo komunikację, i tutaj mówimy o komunikacji na tym poziomie międzynarodowym, żeby zwiększyć ten potencjał replikacji i transferu projektu. Tutaj beneficjent zasygnalizował takie nadchodzące kluczowe daty, a więc jak możecie Państwo zauważyć, spotkanie otwierające projekt, czyli nazywający się potocznie kick-off meeting, dopiero rozpocznie się 1 marca tego roku, więc już niedługo, a wczoraj miało odbyć się spotkanie z rolnikami na terenie pilotażowym i na którym właśnie zostaną zarekrutowani ci nowi wolontariusze, rolnicy wolontariusze. Strona internetowa jest w przygotowaniu. Tu już Państwu przesyłam link do tej strony. Sprawdzałam, niestety ona nadal jeszcze dzisiaj jest nieaktywna, ale zachęcam właśnie bliżej tego terminu do odwiedzenia jej. Wspominam również o kontakcie do lidera projektu i za każdym razem tutaj Państwo zauważycie taki link. To jest odnośnik do informacji na temat tego projektu w bazie Komisji Europejskiej, w bazie projektów LIFE konkretnie. I tam również zauważycie Państwo, czy to kontakt, czy lokalizację, więc na pewno będziecie w stanie po prostu porozumieć się z tym, będziecie mieć taką możliwość porozumienia się z liderem wybranego projektu. A więc to było tyle na temat poprzedniego projektu. Przechodzimy teraz do projektu Life Farming Tank, czyli zrównoważone rolnictwo wertykalne. Co o samym projekcie? Projekt jest realizowany na terenie Hiszpanii i Francji, gdzie lider projektu, beneficjent koordynujący, pochodzi z Hiszpanii. Budżet projektu to mamy ponad 1,5 milionów euro przy dofinansowaniu na poziomie 53%. Okres realizacji projektu 2 lata, począwszy od września 2021. Beneficjentem koordynującym jest Parsi Tank, czyli jest to wiodąca firma na hiszpańskim rynku w obróbce metali, ale również oferuje rozwiązania do realizacji w mnóstwie sektorów innych, czyli tak jak winiarski, mleczny, czekoladowy, ale co warto wspomnieć, ich dział badawczo-rozwojowy skoncentrował się głównie na projektowaniu produkcji i instalacji nowatorskiego systemu rolnictwa pionowego, i to jest takie rolnictwo pod klucz. Zostało ono opatentowane na całym świecie i oni właśnie będą odpowiedzialni za ten projekt prototypu. Pozostali współbeneficjenci, czyli ci pochodzący z Hiszpanii i z Francji, są to głównie beneficjenci pochodzący z sektora spożywczego. Następna rzecz, jeżeli chodzi o problem środowiskowy, jak to beneficjent przedstawił. Mówiąc, jak to wygląda obecnie i jak przewidujemy rozwój tych problemów, które obecnie obserwujemy. A więc już teraz duża część ludności świata jest głodna, a następuje wykładniczy wzrost światowej populacji. Mówi się, że do roku 2050 nastąpi wzrost o 2 miliardy światowej populacji ludności. Kolejna sprawa, będzie również zwiększone zapotrzebowanie na żywność. Podaż żywności zakłada się, że wzrośnie o 70%, a już brakuje dostępnej ziemi uprawnej, gdyż obecnie
ponad 80% powierzchni Ziemi jest już wykorzystywane, w, no, na świecie. Kolejna sprawa, zakwaszenie gleby spowodowane stosowaniem pestycydów. Kolejno wysokie zużycie wody słodkiej w sektorze rolniczym. Obecnie wykorzystuje się w tym sektorze rolniczym, w ogrodnictwie, ponad 1/3 zasobów wody słodkiej. Następny punkt, czyli produkcja żywności zmieniona przez niekorzystne warunki pogodowe i szkodniki i emisje gazów cieplarnianych sektora spożywczego. Dodatkowo również musimy mieć na względzie to, że klimat się zmienia, więc jeżeli nic nie będziemy w tym zakresie robić, na pewno nie będzie w tym wypadku lepiej. Beneficjent również podaje możliwe sposoby wyżywienia, ale to, na co bym chciała tutaj głównie zwrócić uwagę, to jest ten punkt dotyczący integracji innowacyjnych technologii w sektorze rolniczym. Jak to wygląda? Za chwilę opowiem, jeżeli chodzi o cele, ale jeszcze wspomnę dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega rolnictwo wertykalne. Przede wszystkim jest to uprawa produktów ogrodniczych wewnątrz budynków przy całkowicie kontrolowanym oświetleniu, warunkach klimatycznych i hydraulicznych i dodatkowo są to systemy uprawy hydroponiczne i aeroponiczne. Co jest taką dużą korzyścią? Możemy uprawiać w tym momencie uprawę roślin w dowolnym miejscu na świecie, niezależnie właśnie od warunków klimatycznych i może dokładniej o tych zaletach powiem już przy tych punktach konkretnych, czyli mamy zmniejszenie zużycia wody. Kolejna sprawa, bez pestycydów. Ze względu na to, że jesteśmy w budynku, dostęp szkodników zostaje w tym momencie zamknięty, więc nie musimy stosować tych środków zwalczania. Kolejny punkt, zmniejszenie odległości transportu żywności. Dzięki temu, że możemy to, przeprowadzamy tę uprawę w budynku, dzięki temu możemy tak naprawdę w każdym miejscu dowolnym umieścić tę uprawę. Najlepiej przy głównym kliencie, który będzie chciał korzystać. Tu wynika z tego też zmniejszone marnowanie żywności. Im bliżej tej populacji, która będzie, u której zaobserwuje się popyt na dany produkt, tym zmniejszamy na pewno też ślad węglowy, dodatkowo dzięki temu, że transport jest krótszy. A dzięki temu, że transport jest krótszy, mamy dłuższą wartość spożywczą tych produktów, które tutaj powstaną w ramach tej uprawy. Kolejne minimalne wykorzystanie terenu. A więc patrząc na obszar w metrach kwadratowych, na którym będzie występować ta uprawa, mówi się, że jest to nawet do 250 razy większa uprawa niż w przypadku takiej tradycyjnej na otwartych polach czy szklarniach. I lokalizacja blisko klienta. Podobnie możemy w każdym miejscu postawić wtedy taki budynek z wybraną uprawą. Głównym celem tego projektu jest wdrożenie przełomowego modelu biznesowego rolnictwa wertykalnego, tutaj poprzez system podwójnego przesadzenia oraz wykazanie jego korzyści środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. W przypadku celów szczegółowych, tutaj najbardziej chciałabym zwrócić uwagę na zwiększenie plonów aż o 26%. Kolejna sprawa, tutaj w przypadku zmniejszenia zużycia energii tu będą stosowane reflektory LED i mamy tutaj 17% spadek, zmniejszenie śladu węglowego, ale również zwiększenie efektywności zagospodarowania terenu aż o 160%. I to wynika z tego, że tutaj stosujemy rozbieralny zbiornik, który przyspiesza proces tworzenia instalacji ogrodniczej poprzez uniknięcie konieczności uzyskania pozwoleń na budowę oraz uelastycznienie jej lokalizacji i ewentualnej likwidacji. Obniżenie kosztów pracy, jak i również umożliwienie obsługi systemów rolniczych przez wrażliwe grupy społeczne, na przykład osoby z niepełnosprawnościami. Działania wdrożeniowe. To, co jeszcze chciałabym tutaj Państwu podkreślić, to, że często projekt LIFE jest takim pomostem. Czyli tak jak wspomniałam na początku, ta firma Parsi Tank miała swój patent, tylko kwestia była taka, żeby móc wejść na rynek. Oni mieli swoje bariery, więc projekt LIFE umożliwia im to takie w miarę gładkie wejście na rynek,
A więc w ramach projektu LIFE oni mogą zaprojektować prototyp, przeprowadzić jego konfigurację i uruchomienie. Następnie wykonują ten prototyp w środowisku rzeczywistym, przeprowadzają kampanie analityczne i strategię powtarzalności przenoszenia, czyli biznesplan, analiza rynku i tak dalej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o oczekiwane rezultaty? Przede wszystkim redukcja marnotrawstwa żywności, zwiększona efektywność wodna, zaprzestanie stosowania pestycydów, herbicydów i tak dalej, i tak dalej. I teraz tutaj bym chciała właśnie wspomnieć, że jest to konkretnie ta instalacja wyprodukuje 17,5 ton plonów w trakcie projektu i dla 300 metrów kwadratowych powierzchni jest to o 3,5 tony zwiększona produkcja, porównując do tych tradycyjnych upraw. To, co jeszcze tutaj w tej tabelce możecie Państwo zaobserwować, że w trakcie trwania projektu nastąpią bardzo duże redukcje, czy to niebezpiecznych substancji, czy zmniejszenie zużycia wody, czy zmniejszenie zużycia energii. I po 3 latach po zakończeniu okresu realizacji projektu przewiduje się powyżej 10-krotny wzrost tych zaoszczędzonych, zredukowanych emisji. Znowu, wkład w realizację polityki Unii. Tu możecie również Państwo zapoznać się, których polityk dotyka projekt Life Farmy Tank i kontynuacja projektu, czyli znowu replikacja, transfer i wejście na rynek, czyli wykonanie prototypu w rzeczywistym środowisku. Floret będzie, czyli jeden ze wspólnych beneficjentów, będzie dalej kontynuować działalność Farmy Tank. Będą prowadzone kampanie analityczne w zależności od potrzeby bądź w przypadku nowych upraw. Strategia powtarzalności i przenoszenia, monitorowanie i ocena wpływu projektu, analiza konkurencyjności, wejście na rynek i tu jest również szukanie potencjalnych klientów oraz plan komunikacji i rozpowszechniania. Dodatkowe informacje. Spotkanie rozpoczynające projekt już się odbyło w zeszłym roku. Strona internetowa akurat w przypadku tego projektu działa, więc zachęcam do odwiedzenia jej. Macie również tutaj Państwo wskazany kontakt, jak i również opis w bazie w bazie komisji na temat tego projektu, tutaj w tym linku na dole. Również na stronie tego beneficjenta koordynującego konkretnie tego projektu jest udostępniony taki krótki, jednominutowy film na temat, znaczy pokazujący właściwie, jak wygląda ta uprawa w tym budynku, który widzicie na zdjęciu. I ostatni z projektów, czyli ponowne wykorzystanie wody w produkcji wyrobów spożywczych i napojów, czyli LIFE Zeus ZLD Water Use. Jest to projekt realizowany we Francji. Beneficjentem koordynującym jest małe i średnie przedsiębiorstwo Chemdoc Water Technologies i ono się specjalizuje w oczyszczaniu wody. Koszt całkowity projektu to są prawie 4 miliony euro przy intensywności dofinansowania ze strony komisji na poziomie 55%. Okres realizacji projektu znowu od 1 września 2021 roku i okres prawie 3,5-letni, a współbeneficjentami projektu są francuska Politechnika w Toulouse, firma Monin, która może jest Państwu znana z produkcji syropów i The International Office for Water. Problem środowiskowy, cele i zakres projektu. Przede wszystkim wytwarzanie produktów spożywczych i napojów wymaga ogromnych ilości wody i w przypadku właśnie tego sektora mówi się o łącznym zużyciu tego surowca w Unii na poziomie 1,8%. Co jeszcze warto tutaj wspomnieć, co jest celem, czyli głównym celem wspomnianego projektu jest zademonstrowanie wartości środowiskowej, technicznej i ekonomicznej kompleksowego rozwiązania w zakresie recyklingu wody dzięki innowacyjnemu połączeniu technik separacji. Tu zaraz do tego wrócę. W celu odzyskania wody i składników odżywczych ze ścieków w fabryce syropów. No i jeden z celów to jest między innymi recykling na poziomie 90% ścieków przemysłowych. Dlaczego podkreśliłam dzięki innowacyjnemu połączeniu technik separacji? Chciałabym tutaj wyjaśnić Państwu pojęcie innowacyjności, ponieważ ten poprzedni projekt wyglądał w ten sposób, że musimy koniecznie wyjść
z bardzo innowacyjnym projektem. Nie mamy szans, jeżeli wykorzystamy jakieś inne już znane technologie. Jak to konkretnie wygląda od wewnątrz i jakie tu są wymogi w przypadku projektu LIFE? Jeżeli, tak jak tutaj w tym przypadku, wykorzystalibyście Państwo techniki znane już, tylko na przykład połączylibyście je i w tym momencie mamy już zupełnie nową instalację i jeżeli ona jest nowa na poziomie kraju bądź na poziomie sektora, a o sektorach to mówimy w momencie, tak jak był ten pierwszy slajd i był podział na powietrze i hałas, to związane ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ono będzie nowe, nawet jeżeli wykorzystuje jakieś już znane technologie tylko w połączeniu z innymi, to już tutaj mówimy o innowacyjności. A więc na poziomie państwa danego albo na poziomie sektora. Już nie ma tego wymogu, że na poziomie europejskim. Jakie tutaj kluczowe działania są przewidziane w ramach tego projektu? A więc przede wszystkim jednostka recyklingu oddzieli trzy strumienie, czyli tutaj mamy oczyszczanie wody zdemineralizowanej i ona zostanie ponownie zawrócona do obiegu w procesie produkcyjnym. Soli regeneracyjnych, czyli chlorek sodu, który będzie następnie wykorzystany w fabrycznym systemie do zmiękczania wody oraz organicznych składników odżywczych i tutaj one będą użytkowane zewnętrznie do produkcji biogazu. Jakie są oczekiwane rezultaty? Przede wszystkim zero płynnego zrzutu w fabryce. Tu może nie wspomniałam, firma Hebdog będzie przeprowadzać całą tę technologię konkretnie w zakładzie Monin. Jakie są kluczowe wskaźniki? To też możecie Państwo zauważyć, jak ogromne są zaoszczędzone te wartości, czy to wody pitnej, czy ze ścieków, czy wykorzystanie tego chlorku sodu. Możecie również zauważyć, że te odrzucone odpady organiczne również są w tym momencie już na zerowym poziomie. A więc i to są te, które są później wykorzystywane do produkcji biogazu. Więc sama emisja również, uniknięta emisja dwutlenku węgla też jest na wysokim poziomie. Znowu powołuję się tutaj na realizację polityk Unii, których konkretnie dotyka, więc też pamiętajcie Państwo, żeby nie zapomnieć w przypadku przygotowywania projektu odnieść się do konkretnych polityk i odnośnie kontynuacji replikacji transferu i wejścia na rynek. Grupa Monin już rozważa wdrożenie we wszystkich swoich lokalizacjach międzynarodowych, a więc tutaj w grę będzie wchodzić 6 fabryk. Chemdog rozwinie swoją linię biznesową poprzez tę technologię wdrożoną w demonstratorze Rigo Cycle and Rio Assess i powielenie produktu będzie traktowane jako priorytet w sektorze żywności i napojów, ponieważ tak naprawdę bardzo niewiele zakładów przemysłowych wdrożyło już jakikolwiek recykling wody. Możliwości rynkowe są ogromne. Mówi się, że w ramach tego sektora tak naprawdę już istnieje ponad niemal 300 tysięcy firm, z czego aż 95% to są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. A więc tutaj beneficjent zauważa naprawdę dużą możliwość replikacji i powielenia tego projektu w innych jednostkach. I na ten moment już cztery projekty już są zidentyfikowane z dwoma różnymi partnerami. Znowu tutaj przedstawiam Państwu kontakt do beneficjenta koordynującego, link do bazy Komisji Europejskiej. Izak, zachęcam przede wszystkim, tak jak już wspominałam, o tej bazie Komisji Europejskiej, więc ten pierwszy link to ta cała baza. Możecie Państwo wyszukiwać poprzez wyszukiwania zaawansowane, czyli w zależności od kraju, w którym projekt jest realizowany, w zależności od podmiotu, który realizuje ten projekt. Tutaj znajdziecie Państwo się na stronie agencji wykonawczej tego programu LIFE, czyli Sinea i tu znajduje się nasza strona internetowa, gdzie możecie Państwo zapoznać się z informacjami na temat programu LIFE, naszymi aktualnościami, a w przypadku wszelkich zapytań prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem maila wskazanego tutaj na dole. Dziękuję bardzo za uwagę i oddaję głos. Dziękuję bardzo, Jasiu, za Twoją prezentację, za przedstawienie tych projektów i uzmysłowienie, pokazanie tej różnorodności, która jest w LIFE.
W tym momencie przechodzimy do kolejnej prezentacji. Zapraszam Karolinę, która przygotowała dla Państwa informacje na temat aktualnego stanu naboru 2021, co na ten temat wiemy w tym obszarze GOZ-u, a także o naszej ofercie na najbliższy czas. Karolina, oddaję Tobie głos, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Tak jak powiedział Pan kierownik, opowiem Państwu, co wiemy na ten moment o naborze już zakończonym z 2021 roku oraz jakie są perspektywy w bieżącym roku, jeżeli chodzi o nabór, który ma być uruchomiony. Na początek trochę informacji z Komisji Europejskiej, potem to, co my jako Narodowy Fundusz mamy Państwu do zaoferowania w związku z aplikowaniem do programu LIFE. Jeżeli chodzi o zakończony nabór, do wnioski można było składać do 30 listopada 2021 roku. Planowane przedstawienie wyników oceny tego naboru to jest kwiecień tego roku. Natomiast lipiec, sierpień tego roku to jest termin, jaki komisja przewiduje, w którym zostaną podpisane umowy z wybranymi wnioskodawcami z tego naboru. Jeżeli chodzi o podprogram Gospodarka o obiegu zamkniętym, zostało złożonych 267 wniosków, z czego 24 wnioski to były wnioski dotyczące zarządzania środowiskiem, a cała reszta to są wnioski złożone w ścieżce środowisko, czyli w takich działaniach związanych już praktycznie z GOZ-em. Jeżeli chodzi o ilość wniosków złożonych w poszczególnych państwach, tutaj widzimy je w kolejności alfabetycznej. Państwa na pewno najbardziej interesuje Polska. Więc jak widzimy, 17 wniosków zostało złożonych przez polskich wnioskodawców jako wskazanych jako beneficjenci koordynujący, natomiast w sumie 24 wnioski to jest liczba, której są uwzględnieni polscy wnioskodawcy. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez Włochy. Tu widzimy, że to były aż 103 wnioski, w drugiej kolejności Hiszpania. Jeżeli chodzi o nasze polskie wnioski, to w ramach inkubatora wniosków, narzędzia, które my jako Narodowy Fundusz uruchomiliśmy dla Państwa w celu wspierania aplikowania do LIFE-u. Ja jeszcze o tym narzędziu odpowiem później. Natomiast jest jeden polski wnioskodawca, to jest Biebrzański Park Narodowy, który w ramach tego narzędzia podpisał umowę o dofinansowanie przygotowania wniosku na kwotę 80 tysięcy złotych. I ten projekt to jest projekt pod tytułem Model Zrównoważonej Gospodarki Lokalnej o obiegu zamkniętym oparty na wykorzystaniu biomasy z mokrodłowych terenów chronionych oraz odpadów pochodzenia rolniczego. Jakie mamy perspektywy, jeżeli chodzi o 2022 rok? Zgodnie z informacją pozyskaną od Komisji Europejskiej, planowana publikacja zaproszeń do składania wniosków w tym nowym naborze 2022 to jest 17 maja. Jeżeli chodzi o terminy graniczne składania wniosków, to dla projektów standardowych, w tym dotyczących właśnie GOZ-u, to jest 4 października 2022 i trochę ten termin jest dłuższy, jeżeli chodzi o inne działania oraz o przejście na czystą energię, która jest taką dość nową ścieżką, to będzie 16 listopada 2022 roku. Jeżeli chodzi o projekty strategiczne, termin jest dłuższy, bo to są aplikacje dwuetapowe, więc to jest 8 września tego roku oraz 7 marca 2023 roku. Tak jak już Asia wspominała w swojej prezentacji, wszystkie informacje na temat programu LIFE możecie Państwo znaleźć na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej, do której link jest widoczny na górze strony i będzie Państwu ta prezentacja na pewno udostępniona. Polecamy tak samo korzystanie z tej bazy, o której również Asia już wspominała, która może stanowić dla Państwa doskonałą inspirację do tego, o czym może być projekt, jakie są pomysły. Warto sobie w tej bazie poszukać inspiracji. I jeżeli chodzi o wsparcie, jakie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oferuje Państwu w ramach programu LIFE,
No to my jako ten krajowy punkt kontaktowy oczywiście planujemy uruchomić kolejny nabór w ramach inkubatora wniosków, czyli tego narzędzia, które pozwala pozyskać dofinansowanie na przygotowanie wniosku w kwocie do 80 tysięcy złotych. Te dofinansowanie jest po podpisaniu umowy wypłacane w 4 transzach. To, co Państwu oferujemy, to jest oczywiście wsparcie merytoryczne naszych specjalistów. Kontakt możliwy jest zarówno telefonicznie, mailowo, miejmy nadzieję, że też już osobiście, ponieważ COVID chyba jest w odwrocie. Organizujemy dla Państwa szkolenia, warsztaty, webinaria. Też jeżeli Państwo macie chęć z nich skorzystać, coś mi tu uciekło, to zaraz Państwu pokażę, gdzie można też znaleźć te nasze webinaria. Już, sekundę, przepraszam Państwa bardzo, ale... O, dobra. To, co jeszcze Państwu oferujemy, to jest e-konsultant, czyli narzędzie, które jest też na naszej stronie uruchomione. Za jego pośrednictwem możecie Państwo konsultować swoje pomysły na projekt, które następnie są przez naszego eksperta analizowane. Kontaktujemy się z Państwem i wspólnie próbujemy wypracować tą wspólną koncepcję, żeby ten Państwa wniosek był jak najlepszy, jak również też pomagamy w znalezieniu partnerów, na ile jesteśmy w stanie, na tyle, jeżeli Państwo macie kłopot ze znalezieniem takiego partnera, też pomagamy. Te wszystkie narzędzia mają służyć temu, żeby nasze polskie wnioski były jak najlepsze, jak najbardziej konkurencyjne w stosunku do zagranicznych. Zależy nam bardzo na tym, żeby te zainteresowanie i wiedza o programie LIFE były jak najszersze. Oferujemy Państwu również dofinansowanie projektów LIFE. Dofinansowanie, jakie można pozyskać z Komisji Europejskiej, wynosi od 60 do 90% kosztów kwalifikowanych i co ważne, nie stanowi ono pomocy publicznej. Natomiast u nas w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w przypadku pozytywnej oceny Państwa wniosku przez Komisję Europejską można się ubiegać o dotację w kwocie do 25% kosztów kwalifikowanych, jak również oferujemy Państwu pożyczkę na wkład własny i pożyczkę na zapewnienie płynności finansowej. Ostatnie narzędzie to jest to, o czym już wspominałam i o czym warto naprawdę pamiętać, to jest inkubator LIFE, czyli dotacja na przygotowanie wniosku. Jeżeli chodzi o planowane terminy, w przypadku inkubatora szacujemy, że ogłoszenie naboru powinno nastąpić w marcu tego roku i następnie marzec, kwiecień to jest ten termin, w którym chcielibyśmy go uruchomić. Jego zakończenie planujemy na koniec lipca i nabór będzie przeprowadzony w 3 etapach. W każdym etapie można aplikować, natomiast co jest ważne, im szybciej, tym lepiej, a po drugie, jeżeli chodzi o ścieżkę CET, to będzie 2. i 3. etap naboru. W przypadku dotacji jest obecnie czynny nabór 2021, który ma różne etapy, wszystkie szczegóły, myślę, że to nie jest ten moment, żeby Państwu je przedstawiać, natomiast jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem takiej dotacji, jak to można zrobić, to zachęcamy do kontaktu z naszym punktem. Otwarty jest również nabór na pożyczkę i to może być zarówno pożyczka na zachowanie płynności finansowej, jak i na wkład własny. Ten nabór będzie otwarty do końca 2024 roku. Jak również planowane jest uruchomienie naboru z zakresu dotacji, ale nowego, tego 2022. Tutaj też jest ten podział etapowy, który Państwu z przyjemnością objaśnimy w jakimś kontakcie bezpośrednim. Do czego zachęcamy, to proponujemy śledzić nasze aktualności. Staramy się tutaj na bieżąco umieszczać wszystkie ciekawe i ważne informacje z programu LIFE. Po to, żeby być na bieżąco, warto się zapisać na nasz newsletter. Wtedy te aktualności będą przychodzić do Państwa na adres mailowy. Zachęcamy również do korzystania z naszego kanału YouTube, gdzie umieszczamy wszystkie nasze zrealizowane szkolenia, webinaria, także można z nich korzystać w dogodnym czasie. Również na naszej stronie
Umieściliśmy tłumaczenia poszczególnych podprogramów z zakończonego już naboru 2021 i też zachęcamy do ich prześledzenia, ponieważ no, spodziewamy się, że te nabory, ten nabór, który się otworzy, te podprogramy nie będą, nie będzie jakichś znaczących różnic, więc tu już można czerpać inspirację do tego, jaki projekt można stworzyć, jakie koszty można kwalifikować i jak to powinno wyglądać. Mamy również opublikowane publikacje, które można ściągnąć na komputer i też sobie na spokojnie z nich skorzystać, także zachęcamy. I to, co dla Państwa szykujemy, to są oczywiście kolejne wydarzenia. Planujemy zorganizować webinarium z inkubatora wniosków. Planujemy również dzień informacyjny live, a w dalszej kolejności webinarium już z pisania tych pełnych wniosków do programu live. Także też zachęcamy do śledzenia, do zapisywania się i do korzystania z tej oferty. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i trzymamy kciuki, żeby tych wniosków było jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Karolino, za podsumowanie naszej oferty i przedstawienie Państwu, czego możecie się spodziewać w tegorocznym naborze. W tym momencie przechodzimy w sumie do ostatniej części naszego spotkania, czyli udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Asiu, powiedz, bo widzę, że w czasie zdążyłaś odpowiedzieć. Na pytania i w oknie pytań i odpowiedzi już zdążyliśmy przekazać odpowiedź, więc można tam ją zlokalizować. A w przypadku pytania z czatu, nie wiem, czy Andrzej, ty będziesz chciał pokryć odpowiedź. No dobrze, dobrze. Ja myślę, że warto by było oprócz tego, co tutaj napisałaś, no to może jakoś skomentować trochę to pytanie. Dobrze, żebyśmy wszyscy je usłyszeli i mogli jakoś dobrze Głębiej w nie wejść. A więc pytanie dotyczyło projektu w zakresie elektromobilności i jak uważamy, w którym z tych obszarów mogłaby się znaleźć ta elektromobilność, a może w żadnym. A więc w przypadku elektromobilności projekty realizują się właściwie w dwóch podprogramach. Pierwszym z nich jest gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia i tutaj konkretnie ten sektor dotyczący powietrza oraz hałasu. Tam Państwo zauważycie też są tego typu projekty na naszej stronie internetowej, więc przykład na pewno znajdziecie. A drugi obszar, to jest drugi podprogram, to jest łagodzenie zmian klimatu i dostosowanie się do nich, ale konkretnie mówimy tutaj o mitygacji i to również w zależności od zakresu, więc tutaj przede wszystkim do czego najpierw zachęcamy Państwa? Do zapoznania się z tematami priorytetowymi. I po wejściu w wytyczne, o których wcześniej Karolina wspominała, tam znajdziecie Państwo taki rozdział drugi, to najszybciej akurat w ten sposób znajdziecie te tematy priorytetowe. I w tym rozdziale drugim znajduje się właśnie wylistowana cała zakresa tematów, które mogłyby się wpisywać w wybrany sektor. A więc to jest na pewno jeden z punktów, który należałoby wykonać. No i oczywiście również zachęcamy do kontaktu z nami bezpośredniego. Są wskazane numery telefonów na stronie, jak również adres mailowy. Zachęcamy również też nawet na wstępie do przesłania do nas takiej wypełnionej koncepcji projektu. Jak znajdziecie się Państwo na naszej stronie, mamy taką zakładkę Consultant Live i tam znajduje się plik Wordowy, który zachęcamy do wypełnienia. Tam właśnie przedstawiacie zgodnie z logiką projektu, o której wspominałam w czasie mojej prezentacji, jaki właśnie jest problem środowiskowy, jakie cele przewidujecie, działania i efekty. I tak naprawdę na podstawie tego zakresu my jesteśmy dopiero w stanie wskazać Państwu, czy rzeczywiście ten projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie w ramach programu LIFE, czy nie, gdyż sam temat niestety no, nie informuje nas na temat skali projektu, ani też właśnie jak wyglądają te efekty, czy ten problem środowiskowy rzeczywiście jest adekwatny, a więc zachęcamy przede wszystkim do wypełnienia takiej koncepcji. To dobrze, w przypadku dziękuję. Tego pierwszego. Pytania. Dobra, dziękuję bardzo, Asiu. No warto tutaj jeszcze podkreślić, że jeżeli ktoś myśli w ramach
elektromobilności, kupić sobie jakiś samochód fajny elektryczny, no to live to nie jest ten obszar. Myślę, że wiedzą Państwo już też z tych prezentacji, jakiego rodzaju projekty powinny być tutaj przygotowywane. One muszą być innowacyjne, jakieś testować nowe rozwiązania. Nowy rodzaj stacji ładowania, no to też raczej nie wchodzi w zakres, ale więcej oczekiwań komisji, no to możecie Państwo znaleźć w tych dokumentach, na które się Asia powołała. Ja w tym momencie może podejmę to pytanie od Pana Mariusza, chociaż było bezpośrednio do Pani Asi skierowane. Czy Pani zdaniem zawsze możemy pozwolić sobie na tak ogólne, globalne przedstawienie problemu do rozwiązania wartości, które związujemy w naszym lokalnym lub regionalnym działaniu? I wydaje mi się, że taką świetną odpowiedzią na to pytanie była prezentacja naszego ostatniego zagranicznego gościa, Samuele. Ja spróbuję udostępnić Państwu ten slajd, na który szczególnie zwróciłem uwagę. To jest ten slajd. No warto zobaczyć, spojrzeć na te efekty. Proszę Państwa, no te efekty są bardzo, bardzo duże. Efekty bezpośrednie z realizacji projektu, tak? Czyli ograniczenie, całkowita redukcja korzystania z soli chromu, tak? Tutaj 90 kg na tonę, czyli to jest ładnie zwymiarowane i dosyć jasno pokazane. Tutaj no też rewelacyjne, 100% redukcja, odejście od korzystania w trakcie procesu produkcji, wytrawiania skór z aldehydów, fenolów, innych substancji chemicznych. No plus jeszcze bardzo duże ograniczenie wykorzystania wody, ograniczenie ładunku zanieczyszczeń, także HZT, BZT, możliwość skorzystania, tak, wykorzystania ponownego pewnych substancji, które w ramach do materiałów organicznych, tak, które będą produkowane w ramach tego, czyli jako jakaś pasza dla zwierząt, bądź też substancje nawozowe. Tak więc sam projekt wydaje się, że ma no, rewelacyjne wskaźniki, rewelacyjne będzie miał osiągnięcia. Natomiast tutaj jeszcze jedną rzecz pokazał Samuele, ponieważ proszę zwrócić na ten obszar, że spodziewa się, że w ramach tego, dzięki temu projektowi po 3 latach o około 2% europejskiego rynku skóry będzie korzystało z tej technologii, co będzie miało przełożenie na 12,5 tysiąca ton skóry, która zostanie w ten sposób, w nowy sposób przetworzona rocznie. Czyli proszę zobaczyć, chociaż to oddziaływanie na sam rynek, tutaj pokazany jest europejski, nie jest duże, 2%. Tutaj trzeba szacować bardzo rozsądnie. Natomiast ilościowo no to jest już tutaj duża wartość. No i oczywiście im większe będzie oddziaływanie Państwa projektu, potencjalne oddziaływanie Państwa projektu na ten, na rynek tutaj europejski bądź też światowy, tym lepsze, bo o to chodzi Komisji Europejskiej w ramach projektów LIFE. Chodzi o to, żeby przetestować nowe rozwiązanie, sprawdzić, czy ono się sprawdziło, zweryfikować, czy się sprawdziło i rozpropagować, żeby to oddziaływanie projektu było jak największe. Mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałem na to pytanie i mają Państwo takie przeświadczenie i taką wiedzę, w jaki sposób kształtować projekty. I widzę, że jeszcze jakieś pytanie było. Już sobie. O, gdzie można znaleźć formularz koncepcji projektu, Asiu?
To może też udostępnisz, co? Tak, tak, tak. Tu już mam odpowiedź, że już został znaleziony, ale ja pokażę. Sekundka. O, a więc jak znajdą się Państwo już na naszej stronie internetowej, jak w ogóle najprościej trafić, albo po prostu przez wyszukiwarkę googlową, albo jak jesteście Państwo na głównej stronie funduszu, należy zejść nieco niżej i tutaj w programy projekty będzie program live. I o tych zakładkach, o których wspominałam, i w przypadku konsultanta, ono znajduje się tutaj. Wszelkie inne od projekty, o których dzisiaj mówiliśmy, należy szukać przez tę zakładkę więcej o live. I jak tutaj Państwo wejdziecie w ten konsultant live, to tutaj znajduje się na dole strony formularz koncepcji, jest wskazany adres, na który należy wysłać tę koncepcję i to jest tylko i wyłącznie skrzynka, przez którą konsultujemy Państwa koncepcję. Asiu, jeszcze pokaż, gdzie szukać dojścia do naszego YouTube'a i newslettera. A więc tak, jak są Państwo na naszej głównej stronie programu live konkretnie, należy zejść tutaj na dół i poprzez kliknięcie na te dwa przyciski albo znajdziecie się Państwo na naszym kanale YouTube, albo dostaniecie się do newslettera, dzięki któremu możecie się zapisać do otrzymywania wiadomości od nas każdego dnia, kiedy pojawia się jakiekolwiek ogłoszenie w naszych aktualnościach. Po godzinie 15-16 otrzymujecie Państwo informacje z treścią tego ogłoszenia. Dobrze. I kolejne pytanie. Nie wiem, czy Asia miałaś czas sobie zajrzeć, bo problematyka, która jest podjęta, no to o której jest pytanie, była podjęta w dokumentach ubiegłorocznych. Czy organizacje, które planują wdrożyć system ekozarządzania EMAS, wspierający działania prośrodowiskowe i gospodarkę o obiegu zamkniętym, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach projektu LIFE? To znaczy tak, sam zakres EMAS znajduje się w zakresie tematyki projektów LIFE. To, co możemy na ten moment powiedzieć. Na pewno takie nie będzie finansowane takie czyste wdrażanie EMAS przez dany podmiot. To możemy tutaj już tak powiedzieć na pewno, ale biorąc pod uwagę, że nie znamy tutaj szczegółów i to, że jest to raczej projekt miękki i w przypadku projektów miękkich często bardzo ciężko jest wykazać ten efekt środowiskowy danego projektu. Zachęcamy do kontaktu z nami i przedstawienia większej ilości szczegółów dotyczącego tego projektu. Andrzej, mikrofon. Dobra, dziękuję bardzo. To ja jeszcze tylko, bo w międzyczasie zajrzałem do naszych wytycznych, bo na stronie internetowej możecie Państwo znaleźć tłumaczenia wytycznych, tak? Tak więc spojrzałem sobie na ten dokument i przefiltrowałem go pod kątem EMAS i jakie są, powiedzmy tutaj, możliwości. I tak tutaj komisja to określiła, że takimi projektami, które ją interesują, i to jest w ramach, zarządzania środowiskiem, czyli nie na wdrożenie, jest łączenie regulacyjnych, finansowych środków zachęty z efektami działalności środowiskowej przez stosowanie EMAS. Tak więc tutaj raczej takie regulacyjne, powiedzmy, projekty. I tutaj dalej jest, to jest tutaj w zakresie punktacji. Czyli to jest jeden tak właściwie temat, który może być w ramach LIFE-u w zakresie EMAS podejmowany. Tak więc zatrzymuję udostępnienie i tyle. I nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś może pytanie. Nie, chyba nie mamy już. Tak więc, proszę Państwa, czas już kończyć jest. Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w naszym spotkaniu. Bardzo dziękuję naszym prelegentom zagranicznym, już miałem okazję podziękować, ale też Asi za koordynację przygotowania tego webinarium i wszystkich, które mamy w tym momencie do przygotowania. Dziękuję także Karolinie za zaprezentowanie
naszej oferty, ale też stanu, w jakim się znajdujemy, jeżeli chodzi o nabór 2021 roku. No i oczywiście podziękowania jeszcze dla Radka, który tutaj czuwał nad technicznymi aspektami naszego spotkania. No mamy nadzieję, że to, co dla Państwa przygotowaliśmy po raz pierwszy w tym roku, no będzie dla Państwa inspiracją i przełoży się na zainteresowanie live'em, na tym, że polskie podmioty będą korzystały z tych środków dla rozwiązania projektów, problemów środowiskowych. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi dotyczące tego webinarium, czy też pytania, no to proszę je kierować na adres live@nfosigw.gov.pl. To już pewnie zwróciliście Państwo uwagę na ten adres, kilkukrotnie się pojawiał podczas naszego spotkania. Jeżeli chcecie Państwo być na bieżąco, no to warto się do naszego newslettera zapisać. Możecie też Państwo śledzić stronę internetową. Natomiast no jeżeli Państwo już jesteście w newsletterze, no to wszystko, co się zaczyna, co się dzieje i też wszelkie zmiany naszej strony internetowej, to staramy się Państwu ogłaszać za pośrednictwem aktualności też newslettera. No a Państwu chciałbym życzyć powodzenia w przygotowaniu projektów live. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do korzystania z tych środków i chciałbym zapewnić, no, że jesteśmy jako zespół do Państwa dyspozycji i naprawdę im wcześniej Państwo do nas się zwrócą z Waszą ideą projektu, no to tym lepiej, bo jeżeli zaczynamy współpracę na późnym etapie przygotowania projektu, no to niewiele możemy pomóc. Natomiast na tym pierwszym etapie możemy oddziaływać i starać się kształtować Państwa projekt. Tak więc żegnam się Państwa tutaj w bardzo miłym gronie, miłych pań, które mają uruchomioną kamerę i do zobaczenia podczas naszych następnych wydarzeń, które organizujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia.